Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniach 6 i 7 maja 2014 roku połączonych wniosków pierwszy Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność o zbadanie zgodności punkt A artykułu 1 punkt 5 litera B artykułu 1 punkt 8 i artykułu 12 punkt 1 litera C i D ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewidują podwyższenie wieku uprawniającego do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz emerytury dożywotniej dla kobiet i mężczyzn powyżej 65 roku życia z artykułem 26 ustęp 2 konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1950 drugiego roku, punkt B, artykułu 1 punkt 5 litera B ustawy powołanej w punkcie 1 litera A w zakresie, w jakim przewiduje zrównanie wieku uprawniającego do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla kobiet i mężczyzn z artykułem 32 i 33 Konstytucji oraz punkt C, artykułu 1 punkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1 litera A z artykułem 32 i 33 Konstytucji. Po drugie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności punkt A, podpunkt A artykułu 1, artykułu 24, artykułu 27 i artykułu 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podpunkt B, artykułu 24 i 62a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze, podpunkt C, artykułu 19 i artykułu 19a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, podpunkt D, artykułu 10 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Podpunkt E, artykułu 69 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, Prawo o ustroju sądów powszechnych. I podpunkt F, artykułu 30 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym w brzmieniu nadanym przez ustawę powołaną w punkcie 1 litera A z artykułem 2, artykułem 9, artykułem 18, artykułem 20, artykułem 23, artykułem 32, artykułem 33 i artykułem 67 Konstytucji. I punkt trzeci wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o zbadanie zgodności, podpunkt A, artykułu 1 ustawy powołanej w punkcie 1 litera A z artykułem 2 Konstytucji, podpunkt B, artykułu 24 ustęp 1, 1a, 1b i artykułu 27 ustawy powołanej w punkcie 2 litera A w brzmieniu nadanym przez ustawę powołaną w punkcie 1 litera A z artykułem 2 Konstytucji oraz podpunkt C, artykułu 26b
ustawy powołanej w punkcie drugim litera A w brzmieniu nadanym przez ustawę powołaną w punkcie pierwszym litera A z artykułem 2, artykułem 32 i artykułem 33 Konstytucji. Orzeka. Punkt pierwszy. Artykuł pierwszy ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z artykułem z wyrażoną w artykule 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą poprawnej legislacji. Punkt 2, artykuł 1, litera, punkt 5, 8 i 19, artykuł 2, artykuł 3, punkt 3 i 4, artykuł 4, artykuł 7, punkt 1, artykuł 9 ustawy powołanej w punkcie 1 nie są niezgodne z artykułem 20 Konstytucji. Punkt 3, artykuł 24, ustęp 1, 1a i 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 i artykułem 33 Konstytucji. Punkt 4, artykuł 24, ustęp 1a, punkt od 62 do 85 i ustęp 1b ustawy powołanej w punkcie 3 jest zgodny z artykułem 26 ustęp 2 konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego przyjętej w Genewie dnia 28 marca 1952 roku. Punkt 5, artykuł 26b ustawy powołanej w punkcie 3 w zakresie, w jakim uzyskanie uprawnienia na warunkach w nim przewidzianych nie jest ograniczone terminem i przez to nie jest harmonizowane ze zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 32 i artykułem 33 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 27 ustawy powołanej w punkcie 3 jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych. Punkt 7. Artykuł 27 ustęp 3 punkt 2 do 5 ustawy powołanej w punkcie 3 jest zgodny z artykułem 26 ustęp 2 konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Punkt 8, artykuł 183 ustęp 5 ustawy powołanej w punkcie 3 jest zgodny z artykułem 67 Konstytucji. Punkt 9, artykuł 19 ustęp 1, 1a i 1b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 23, artykułem 32 i artykułem 33 Konstytucji. Punkt 10. Artykuł 19 ustęp 2a ustawy powołanej w punkcie 9 jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 Konstytucji. Punkt 11. Artykuł 19a ustawy powołanej w punkcie 9 w zakresie, w jakim uzyskanie uprawnienia na warunkach w nim przewidzianych nie jest ograniczone terminem i przez to nie jest zharmonizowane ze zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 32 i artykułem 33 Konstytucji. Punkt 12. Artykuł 62a ustęp 4 i 4a
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze w brzmieniu nadanym przez artykuł 2 punkt 2 litera b ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 Konstytucji. Punkt 13. Artykuł 69, paragraf 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 Konstytucji. Punkt 14. Artykuł 69, paragraf 2a ustawy powołanej w punkcie 13 jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 Konstytucji. Punkt 15. Artykuł 30, paragraf 2, punkt 1 i paragraf 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 Konstytucji. Punkt 16. Artykuł 30, paragraf 4 ustawy powołanej w punkcie 15 jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 Konstytucji. Punkt 16, artykuł 30, paragraf 4 ustawy powołanej w punkcie 15 jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 Konstytucji. I punkt 17, ostatni, artykuł 10, ustęp 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest zgodny z wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji z zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych, a także z artykułem 32 i artykułem 33 Konstytucji. Ponadto Trybunał postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne zgłosili sędziowie. Po pierwsze Zbigniew Cieślak do całości wyroku. Po drugie Mirosław Granat do punktu 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 wyroku. Po trzecie Wojciech Hermeliński do punktu 12 wyroku. Po czwarte Marek Kotlinowski do punktu od 3 do 7 oraz od punktu 9 do 11 wyroku. Po piąte Teresa Liszcz do punktu od 3 do 7 oraz od 9 do 11 wyroku oraz po szóste Marek Zubik do punktu 3, 13 i 15 wyroku. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Bardzo proszę, pani sędzio. Dziękuję, panie przewodniczący. W uzasadnieniu ustnym możliwe jest ustosunkowanie się do niektórych tylko wybranych najważniejszych problemów. Otóż zarzuty, które sformułowali wnioskodawcy, można podzielić na dwie grupy. Na te, które odnoszą się do samej czynności prawodawczej i te, które odnoszą się do treści zaskarżonych przepisów.
Te, które dotyczą czynności prawodawczej, to jest zarzut, że wobec tego, że dokonana ustawą nowelizującą ingerencja w treści konstrukcji ustawy FUS jest bardzo głęboka, należało zaniechać nowelizacji i wydać ustawę nową. Oraz drugi zarzut, naruszenia przez ustawę nowelizującą z 2012 roku artykułu 20 Konstytucji ze względu na nieprawidłowości występujące w procesie stanowienia prawa. Co dotyczy pierwszego zarzutu, wzorcem jest tutaj artykuł 2, wywodzona z niego zasada poprawnej albo inaczej nazywanej rzetelnej legislacji. Zasada ta wskazuje prawodawca, by między innymi teksty aktów normatywnych formułował w sposób językowo poprawny, a nadto precyzyjny i komunikatywny. A zatem tak, by były one zrozumiałe dla ich adresatów i innych podmiotów zainteresowanych oraz aby można było na ich podstawie bez wątpliwości ustalić, jakie i komu wyznacza ona obowiązki oraz przyznaje prawa. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się przy tym, że nie każde uchybienie wymaganiu precyzji i komunikatywności aktu normatywnego uzasadnia uznanie go za niekonstytucyjny. Dopiero przekroczenie pewnego progu niejasności przepisów prawnych stanowić może samoistny powód stwierdzenia niezgodności tych przepisów z artykułem 2. Rozpatrując zarzut wnioskodawcy, Trybunał odwołał się pomocniczo do reguł techniki prawodawczej, zgodnie z którymi projekt nowej ustawy należy opracować wtedy, kiedy zmiany wprowadzane w ustawie miały być bardzo liczne lub naruszać konstrukcję lub spójność ustawy. Podwyższenie wieku emerytalnego oraz zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zmianą o bardzo istotnych konsekwencjach społecznych. Doniosłość tej zmiany dla wszystkich zainteresowanych nie przesądza jednak o tym, że wprowadzając ją naruszono konstrukcję lub spójność ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ustawa nowelizująca z 2012 roku nie przewiduje bowiem nowych zasad przyznawania świadczeń ubezpieczeniowych ani nowego rodzaju warunków jego nabycia, ale modyfikuje warunek wieku emerytalnego oraz wprowadza instytucję określoną jako emerytura częściowa. Co natomiast dotyczy zastosowanej przez ustawodawcę techniki odesłań, to Trybunał zgadza się z tym, że liczne odesłania, zwłaszcza zewnętrzne, mogą powodować, że zrozumienie tekstu prawnego wymaga znacznego wysiłku. W rozważanym przypadku jednak ustawodawca, posługując się odesłaniami, uczynił to w usprawiedliwionym celu, osiągając dopuszczalny kompromis między spójnością, precyzją, zwięzłością i komunikatywnością ustawy. I biorąc te argumenty, Trybunał stwierdził, że zaskarżona regulacja nie jest niejasna i nieokreślona w takim stopniu, który uzasadniałby uznanie jej za niekonstytucyjną. Drugi zarzut dotyczy niezgodności z artykułem 20 Konstytucji. Ze względu na nieprawidłowości w procesie jej stanowienia, a więc brak konsultacji społecznych, wysłuchania publicznego, nieprzeprowadzenia referendum ogólnokrajowego oraz nieskonsultowania ustawy ze środowiskami sędziów i prokuratorów. Artykuł 20 ustawy zasadniczej ma, jak była już mowa na tej sali, wczoraj zwłaszcza, bardzo bogatą treść. W wymiarze proceduralnym, bo do tego się przecież odniósł zarzut wnioskodawców, solidarność, dialog i współpraca, o których mowa w tym przepisie, nakazują stworzenie negocjacyjnego sposobu rozstrzygania spraw spornych, stworzenie form wymiany informacji, instytucjonalnych gwarancji dyskursu społecznego. Inaczej mówiąc, nakazują ustawodawcy, by stworzył niezbędną infrastrukturę prawną i instytucjonalną dla tego rodzaju dialogu. Biorąc pod uwagę treść artykułu 20 Konstytucji, Trybunał nie podzielił zarzutu wnioskodawcy. Uzasadniając ten zarzut, wnioskodawca wskazał nieprawidłowości w procesie tworzenia ustawy. Te jednak mogły być następstwem naruszenia reguł procesu ustawodawczego wyrażonych w innych przepisach, aniżeli artykuł 20 Konstytucji. Tych mianowicie, w których ustawodawca, konkretyzując artykuł 20 Konstytucji, przewidział różne formy dialogu w procesie ustawodawczym. Przepis artykułu 20 Konstytucji sam przez się zatem Trybunał uznał nie może być wzorcem kontroli konkretnego postępowania ustawodawczego, choć może być wzorcem oceny, czy tworząc ustawy konstruujące ład społeczno-gospodarczy, jak w tym przypadku, prawodawca starannie wykorzystał przewidziane w systemie prawnym i stojące do jego dyspozycji formy współpracy i dialogu. Z tego punktu widzenia na sprawę patrząc, proces przygotowania i uchwalenia ustawy nowelizującej wpisuje się w praktykowaną w Polsce koncepcję demokracji większościowej, a nie deliberacyjnej, co Trybunał ocenia krytycznie. Jest to jednak w większym stopniu sprawa kultury politycznej niż zgodności z prawem.
Przechodząc do analizy merytorycznych zarzutów zawartych we wniosku, Trybunał zaznacza, że wnioskodawcy zaskarżyli wiele przepisów prawnych, ale problemy konstytucyjne przez nich podniesione sprowadzają się do dwóch. Po pierwsze, jakie są granice swobody ustawodawcy, wyznaczającego wiek emerytalny jako warunek nabycia prawa do emerytury? I po wtóre, czy ewentualnie w jakich okolicznościach ustawodawca jest legitymowany do dokonania zmiany wieku emerytalnego w czasie nabywania emerytalnych uprawnień? Odpowiadając na te pytania, Trybunał oparł się na kilku podstawowych ogólnych tezach. Jedna z nich dotyczy obowiązków państwa w zakresie zabezpieczenia emerytalnego. Druga – zakresu swobody ustawodawcy w sprawach regulowania praw socjalnych, także praw emerytalnych. Po trzecie, zakresu merytorycznych kompetencji Trybunału do kontrolowania celowości wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych oraz kontrolowania diagnozy stanu społecznego, które legły u podstaw tego rodzaju legislacyjnych rozstrzygnięć. Zgodnie z artykułem 67 ust. 1 ustawy zasadniczej, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa emerytalnego jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa. Jego wypełnienie polega na powołaniu i zorganizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, a następnie udziału w jego funkcjonowaniu tak, by zapewnić mu efektywność, zdolność gromadzenia wystarczających funduszy i realizowania założonego programu zabezpieczenia społecznego. Realizacja wyznaczonego państwu obowiązku polega więc nie tylko na utworzeniu systemu i określeniu reguł jego funkcjonowania, lecz także na wypełnieniu funkcji gwaranta systemu, w razie potrzeby wprowadzającego w nim zmiany pozwalające systemowi należycie spełniać funkcję zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że na państwie ciąży obowiązek monitorowania systemu oraz społecznego i gospodarczego otoczenia, w jakim ten system działa. Niezależnie od metody finansowania świadczeń, jaką przyjmuje dany system, w każdym z nich państwo ma do spełnienia określoną rolę, większą w systemie repartycyjnym, mniejszą w kapitałowym. System repartycyjny opiera się na założeniu hipotetycznej, pomyślanej tylko umowy społecznej, zgodnie z którą, była zresztą o tym mowa na rozprawie, pokolenie obecnie pracujących powinno spełnić zobowiązania wobec aktualnych świadczeniobiorców, którzy wcześniej względem innych z takiego zobowiązania już się wywiązali. Mimo że system repartycyjny uważany jest za stosunkowo odporny na dekoniunkturę gospodarczą, to jednak na jego kondycję finansową wpływa cały szereg rozmaitych czynników. Jeżeli w obszarach takich jak stan bezrobocia, liczba osób pracujących, odprowadzających składki, procesy demograficzne i tak dalej, jeśli w tych obszarach nasilają się tendencje niekorzystne i przyjęte rozwiązania systemu emerytalnego okazują się nieefektywne, pojawia się konieczność wprowadzenia zmian, a jednymi z nich są zmiany w prawie emerytalnym. Prowadzi to zazwyczaj do nieuchronnego konfliktu wartości, takich jak pewność prawa i cele społeczne, jakim system emerytalny służy. Konflikt ten rozstrzygnąć musi państwo jako gwarant systemu emerytalnego, ważąc zdolność systemu do wypełniania jego zadań oraz indywidualne prawa jednostki. I z taką oto sytuacją Trybunał Konstytucyjny miał dzisiaj do czynienia. Spór przy tym dotyczył nie tego, czy zachować efektywność systemu, bo to oczywiste, tylko tego, czy podjęta metoda jego zachowania jest metodą dostatecznie efektywną. Państwo zobowiązane do świadczeń emerytalnych na rzecz obywateli, mające zarazem świadomość złej kondycji systemu emerytalnego, ma nie tylko prawo, ale powinność podjęcia działań naprawczych. Obejmować one mogą różne dziedziny życia i wzajemnie się uzupełniać. Ustawodawca polski, podobnie jak to miało miejsce lub ma miejsce w wielu innych krajach, zarówno zasobnych, jak i ubogich, wybrał jako główny środek naprawczy podwyższenie wieku emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że mógł był to uczynić. Obowiązki państwa stworzenia efektywnego systemu emerytalnego są instrumentalne wobec wyrażonego w artykule 67 Konstytucji prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Konstytucyjne prawo do emerytury jest prawem do otrzymania świadczenia w formach i zakresie określonych w ustawie, należnym obywatelowi za jego wysługi lub zasługi związane z pracą po osiągnięciu określonego wieku.
przy czym wiek jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabycia prawa do emerytury. Inne warunki mogą być określone ustawą. Co do wieku emerytalnego, ustawodawca jest obowiązany i upoważniony określić jego wysokość, nie może jednak z tego warunku zrezygnować. Zdaniem Trybunału prawo do emerytury jest prawem podmiotowym podlegającym takiej samej ochronie jak inne prawa konstytucyjne. Jego treść jest jednak współwyznaczana przez ustawę. Powołany artykuł 67 ust. 1 Konstytucji zobowiązuje bowiem ustawodawcę, by określił zakres i formy zabezpieczenia społecznego, a więc w wyznaczonych przez ustawę zasadniczą ramach skonkretyzował prawo do emerytury. Zarówno w nauce prawa, jak i w bogatym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się, że swoboda ustawodawcy kształtującego zakres i formy oraz konkretyzującego treść praw socjalnych, w tym także prawa do emerytury, jest swobodą daleko idącą. Przesądza o tym sama natura praw socjalnych sprowadzających się do obowiązku świadczenia, która wymaga uzgodnienia, zharmonizowania potrzeb i oczekiwań oraz możliwości ich zaspokojenia, jeżeli przyznane uprawnienia nie ma być pustą obietnicą. Ustalając zakres i formy prawa do emerytury, trzeba zatem uwzględniać różne czynniki, w szczególności gospodarcze i społeczne, postrzegane jednak w odległej perspektywie. Ich ustalenie jako warunek trafnej decyzji legislacyjnej należy do władzy prawodawczej ponoszącej za swoje rozstrzygnięcia odpowiedzialność polityczną przed wyborcami. Świadczenie emerytalne, jak powiedziano, przysługuje po osiągnięciu określonego wieku. Wieku tego konstytucja nie wyznacza, pozostawiając to zadanie ustawodawcy, który podejmując decyzję kierować się musi rozmaitymi względami, zarówno prawnymi, jak i faktycznymi. Prawne wyznaczniki wieku emerytalnego znajdują się w dwóch głównych źródłach – konstytucji oraz w aktach prawa międzynarodowego. Mimo lakoniczności konstytucyjnego unormowania można z niego wywieść, że prawem do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w artykule 67 Konstytucji, objęci są obywatele w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub inwalidztwem, niezależnie od wieku, w jakim ta niezdolność nastąpiła, oraz obywatele, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Tym ostatnim gwarantuje się zabezpieczenie społeczne, przyjmując, że w typowych sytuacjach po osiągnięciu określonego wieku maleje ich zdolność do normalnej, wydajnej pracy. A zarazem, że uzasadnione racjami społecznymi i aksjologicznymi jest to, by ze względu na ich wysługę czy zasługę mogli ułożyć sobie życie bez pracy zarobkowej, choćby nadal byli zdolni jeszcze do zarobkowania. Ustalając górną granicę wieku, którego osiągnięcie warunkuje uzyskanie prawa do emerytury, ustawodawca musi uwzględnić zdolność jednostki do pracy zarobkowej w typowych sytuacjach oraz, to ważne, kierować się dyrektywą, aby odbiór zasługi czy wysługi związanej z pracą był w typowych sytuacjach możliwy. Dlatego wyznaczenie wieku emerytalnego na poziomie faktycznie uniemożliwiającym skorzystanie z tego prawa byłoby konstytucyjnie niedopuszczalne. W Konstytucji wszakże odnaleźć można również wskazówki co do ustalenia najniższej granicy wieku emerytalnego. Jak była już o tym mowa, ze względu na właściwości świadczenia emerytalnego, każde pokolenie aktualnie pracujące musi zrealizować zobowiązania wobec aktualnych beneficjentów uprawnionych do świadczeń ze względu na wysługę lub zasługę. System ubezpieczeń emerytalnych opiera się bowiem na swoistej obietnicy i niedopuszczalny jest na gruncie zasad i wartości konstytucyjnych, zwłaszcza zasady sprawiedliwości społecznej, ani to, by jakieś określone pokolenie nie uzyskiwało zabezpieczenia społecznego ze względu na swoje zasługi, ani żeby było ponad miarę obciążone zobowiązaniem wobec swoich poprzedników, ze względu na to, że okres zasługi czy wysługi tych ostatnich związanej z pracą był zbyt krótki. Granica wieku emerytalnego nie może być więc ustalona w taki sposób, by społeczne zobowiązanie ze względu na liczbę beneficjentów lub okres pobierania przez nich świadczeń stało się jaskrawo niesprawiedliwe, a nawet niemożliwe do spełnienia. W tych dwóch z konieczności nieostrych granicach ustawodawca może podejmować konstytucyjnie legitymowaną decyzję co do wieku emerytalnego. Druga sprawa to zakres kompetencji Trybunału w sprawach oceny sytuacji faktycznej. Ze względu na to,
że unormowanie prawa do emerytury Konstytucja powierza ustawodawcy i ze względu na to, że decyzje w tej sprawie wymagają rozległej wiedzy pozaprawnej, która nie przesądza jednoznacznie o jedynie słusznych i trafnych rozstrzygnięciach legislacyjnych, Trybunał, aby nie pełnić roli trzeciej Izby Parlamentu, musi zachować się powściągliwie i dokonując kontroli norm ustawowych nie tylko kierować się domniemaniem ich konstytucyjności, lecz także przyjąć założenie, że projektodawca ustawy oraz parlament działają ze starannością, racjonalnie i odpowiedzialnie. W rozważanej przez Trybunał sprawie przedmiotem dyskusji mogło być i jest to, dlaczego zastosowano takie właśnie rozwiązanie. Jakie istnieją inne możliwe rozwiązania alternatywne, które mogłyby wchodzić w rachubę? Czy zastosowano środek dostatecznie skuteczny? Czy przyniesie on i w jakiej perspektywie zadowalające rezultaty? Wątpliwości może nasuwać brak jednocześnie podjętych działań wspierających reformę, zmian na rynku pracy powodujących zwiększenie miejsc pracy i ich przystosowanie dla osób w starszym wieku, brak odpowiedniej polityki prorodzinnej, efektywnej profilaktyki itd. Przedmiotem oceny mogą być też poszczególne rozwiązania, które wprowadził ustawodawca, jak choćby to, że przyjęto wiek 67, a nie 66 lat. Mając świadomość doniosłości odpowiedzi na wiele tego rodzaju pytań, które nasuwają się w związku ze zmianami wprowadzonymi w systemie emerytalnym, Trybunał zwraca uwagę, idąc w ślad za swoimi wieloma wcześniejszymi orzeczeniami, że nie ma instrumentów, a także merytorycznych kompetencji, by kontrolować celowość i skuteczność tego rodzaju decyzji legislacyjnych oraz to, czy w danym zespole okoliczności, w jakich działał prawodawca, są one decyzjami optymalnymi. Wnioskodawcy zarzucili rozstrzygnięciu o podwyższeniu wieku emerytalnego nie tylko to, że jest on niezgodny z artykułem 67, choć Trybunał stwierdził, że w tych nieostro zarysowanych, dość obszernych granicach konstytucyjnych się mieści, ale także niezgodność z artykułem 26 ust. 2 Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przepis ten dopuszcza, by krajowe władze wyznaczyły wyższy wiek emerytalny pod warunkiem, że w tym kraju osoby starsze mają zdolność do pracy zarobkowej. Zwrócić należy uwagę na to, że w myśl artykułu 26 konwencji wartością chronioną jest to, by osoby odchodzące na emeryturę miały możliwość skorzystania z niej. Inaczej więc niż w Konstytucji, która wskazuje jedynie granice, w jakich ustawodawca może ustalać wiek emerytalny, przepisy konwencyjne wyznaczają standardowy wiek emerytalny na granicy 65 lat, dopuszczając od niego wyjątki. Nie formułują zakazu podwyższania tego wieku. Jeśli w danym kraju nie istnieje szansa jednak na przeżycie ponad wiek standardowy i skorzystania z emerytury, wiek emerytury powinien być nawet niższy. Jeśli natomiast ustawodawca krajowy zamierza wiek emerytalny podwyższyć, obowiązany jest wykazać, że w danym kraju osoby w wieku wyższym niż 65 lat mają zdolność do pracy zarobkowej, a zarazem, że mimo podwyższenia tego wieku emerytalnego mają jeszcze możliwość skorzystania z emerytury. Ustawodawca krajowy jest więc upoważniony do podwyższania wieku emerytalnego ponad konwencyjny standard, jeśli zostaną spełnione warunki, o których w konwencji mowa. W niniejszej sprawie zbadanie relacji między zakwestionowanymi przepisami ustawowymi a wzorcem konwencyjnym polegało więc na sprawdzeniu, czy warunki te zostały spełnione. Przed wskazaniem argumentów wyprowadzonych z diagnozy stanu faktycznego oraz prognoz, Trybunał zwrócił uwagę na pewne szczególne cechy konwencji będące w niniejszej sprawie wzorcem kontroli. Jest oczywiste, że przywołany przez wnioskodawców artykuł 26 pełni funkcję ochronną. Zmusza bowiem państwa, by nie podwyższały wieku emerytalnego ponad wskazaną w nim granicę. Trzeba jednak uwzględnić, że jest to konwencja z 1952 roku, kiedy granica 65 lat jako granica ochronna, biorąc pod uwagę długość życia w tamtym okresie i zdolność ludzi do pracy, była granicą bardzo wysoką. Część postanowień konwencji adresowana była do byłych kolonii. Od tego czasu minęło 60 lat, obejmujących ponad 3 pokolenia pracujących. Konwencję ratyfikowały 44 państwa, co świadczy o tym, że wyznaczony przez nią standard wieku emerytalnego stał się niemal powszechnie możliwy do spełnienia. Trybunał wskazuje nadto, że wymieniona
W czasie rozprawy konwencja nr 128 z 1967 roku dotycząca świadczeń w razie inwalidztwa na starość i w razie śmierci żywiciela rodziny, która nie została wprawdzie ratyfikowana przez Polskę, wskazuje wyraźnie, że ustalony wiek do świadczeń nie powinien przekraczać 65 lat, jednak może być podwyższony ze względu na inne czynniki, mianowicie demograficzne, ekonomiczne i społeczne, uzasadnione danymi statystycznymi. Wymagają to podkreślenia, to jest to ostatnie przyzwolenie, wywołane zastrzeżenie. Prawodawca krajowy, ustalając, czy w jego kraju osoby powyżej 65 lat mają zdolność do pracy, opierać się może przede wszystkim, jeśli nawet nie wyłącznie, na danych statystycznych i rozmaitego rodzaju prognozach. Jego decyzje z konieczności są podejmowane w warunkach niepewności. Także dane, na które powołał się polski prawodawca, zamieszczone w materiałach legislacyjnych, mają charakter przede wszystkim danych statystycznych oraz prognoz. Dotyczą zjawisk, które według przyjętej metody analizy następują i mają następować w wyznaczonym czasie. Rozstrzygnięcie dotyczące kwestionowanych przepisów ustalających wiek emerytalny na poziomie przekraczającym 65 lat było więc możliwe, gdyby uzasadnienie, znaczy zakwestionowanie tych ustaleń byłoby więc możliwe, gdyby dane przedstawione oparte były na oczywiście nieprawdziwych przesłankach lub oczywiście nierzetelne. Zdaniem Trybunału takie okoliczności w niniejszej sprawie nie zachodziły. Trybunał zaznacza także, że choć ustalenie wieku emerytalnego pozostawia konwencja nr 102 władzom krajowym, to możliwa jest weryfikacja ich decyzji przez zastosowanie międzynarodowych procedur sprawozdawczych z realizacji postanowień konwencji, a w konsekwencji nawet poddanie ewentualnych sporów w rozstrzygnięciu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jest bowiem możliwe, że prognozy, na których oparto rozstrzygnięcie ustawodawcze, nie znajdą potwierdzenia w zmieniającej się rzeczywistości. Dokonanemu przez ustawodawcę podniesieniu wieku emerytalnego zarzucono także naruszenie wywodzonej z artykułu 2 Konstytucji zasady ochrony praw nabytych i zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Podwyższenie wieku emerytalnego ponad poziom przewidziany w przepisach sprzed ich nowelizacji jest dopuszczalny, jak twierdzą wnioskodawcy, w stosunku do tych osób, które podejmą zatrudnienie po raz pierwszy, będą podlegały ubezpieczeniu społecznemu po wejściu w życie ustawy nowelizującej z 2012 roku, a zatem od 1 stycznia roku 2013. Odpowiadając na te zarzuty, Trybunał stwierdza, że ustawa nowelizująca zmieniła warunki nabycia prawa do emerytury dla tych wszystkich, którzy przed jej wejściem w życie praw tych nie nabyli. Podwyższenie wieku emerytalnego obejmuje więc osoby, które są w trakcie nabywania uprawnień emerytalnych. Nie obejmuje natomiast tych, którzy prawa takie, zarówno rozumiane jako prawa in concreto, jak i prawa in abstracto, przed jej wejściem w życie uzyskali. Rozstrzygnięcie ustawodawcy nie naruszyło zatem zasady ochrony nabytych praw emerytalnych. Jeśli natomiast chodzi o ocenę o ochronę prawa do emerytury w trakcie jego nabywania, to Trybunał stwierdza, że dla ubezpieczonego i w założeniu przyszłego świadczeniobiorcy istotne rzeczywiście jest to, by przystępując do ubezpieczenia mającego charakter przecież przymusowy, po pierwsze znał jego warunki i po drugie miał podstawy, by przypuszczać, że po spełnieniu warunków otrzyma określone świadczenie. Ze względu na wieloletni okres nabywania uprawnień emerytalnych mogą jednak nastąpić takie okoliczności, które wymuszą zmianę warunków nabywania prawa do emerytury, a rozstrzygnięcie ustawodawcy warunki te zmieniającego usprawiedliwią. Co do zasady więc, zmiana warunków nabycia prawa do emerytury w trakcie jego nabywania uważana jest w orzecznictwie i w nauce za dopuszczalną. Dotyczy to także zmiany wieku emerytalnego jako jednego z warunków nabycia prawa do emerytury, choć jest to warunek istotny, a podwyższenie tego wieku uważane jest standardowo za decyzję niekorzystną. Swoboda ustawodawcy co do zmiany warunków nabycia świadczeń emerytalnych jest większa, gdy perspektywa spełnienia owych warunków jest odległa i zazwyczaj istnieje jeszcze jakaś możliwość, by się do zmienionych warunków dostosować.
maleje natomiast wraz ze zbliżaniem się do momentu spełnienia warunków, zwłaszcza osiągnięcia granicy wieku emerytalnego. Jednocześnie wraz ze zbliżaniem się do spełnienia warunków nabycia prawa do emerytury wzrasta oczekiwanie zainteresowanego, że nie zostaną one decyzją ustawodawcy zmienione. Wnioskodawcy twierdzą, że zmiana warunków nabycia świadczeń w okresie ich nabywania, zwłaszcza w okresie bezpośrednio poprzedzającym spełnienie warunków dotąd obowiązujących, narusza zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadę lojalności. Trybunał przypomina, że treścią zasady lojalności nie jest zakaz dokonywania wszelkich zmian prawa, lecz zakaz dokonywania zmian zaskakujących, nieprzewidywalnych, nie znajdujących usprawiedliwienia w zaistniałych okolicznościach, a więc przede wszystkim zmian arbitralnych. W przypadku prawa do emerytury, które nabywa się przez wiele lat, związanie ustawodawcy zakazem dokonywania w tym czasie zmian w przepisach określających warunki nabywania tego prawa oznaczałoby ograniczenie jego swobody w wyjątkowo długiej perspektywie i uniemożliwienie reagowania na zaistniałe zmiany ekonomiczne i społeczne. Z formalnego punktu widzenia podwyższenie wieku emerytalnego dokonane ustawą nowelizującą jest modyfikacją jednego z warunków nabycia prawa do świadczeń emerytalnych. Wpływa ono jednak niewątpliwie istotnie na sytuację prawną każdego z podmiotów pozostających w stosunku ubezpieczenia emerytalnego. Nie ulega więc wątpliwości, że aktem prawodawczym zmieniono warunki porozumienia między państwem jako świadczeniodawcą, a przyszłymi świadczeniobiorcami. Przy czym zmiana ta może być odczuwana jako zaskakująca dla tych zwłaszcza, którzy byli bliscy spełnienia warunków obowiązujących przed jej dokonaniem. Orzekając, że zmiana ta była dopuszczalna, Trybunał wziął pod uwagę dwie w szczególności okoliczności. Po pierwsze, że ustawodawca objął podwyższeniem wieku emerytalnego w zasadzie wszystkich ubezpieczonych podlegających powszechnemu systemowi emerytalnemu. Przez to nie doprowadził do kolejnych niebezpiecznych dyferencjacji. Uwzględnił także, że ustawodawca wybrał rozwiązanie stosunkowo łagodne, uwzględniające potrzebę stopniowego wprowadzania zmian dla poszczególnych roczników ubezpieczonych. Ciężar tego podwyższenia rozkładając na lata, a w przypadku kobiet na ponad ćwierć wieku. Przede wszystkim jednak Trybunał reprezentuje pogląd, że dokonana zmiana nie miała charakteru arbitralnego. Wprowadzona została, co uzasadniono, w warunkach kryzysu systemu ubezpieczeń społecznych, wywołanego wieloma obiektywnymi czynnikami. Jej celem bezpośrednim jest zapewnienie systemowi zdolności realizacji zadań, do których jest powołany. Pośrednio sprzyjać ma, jak twierdzi ustawodawca, rozwojowi gospodarczemu i społecznemu kraju. Zmiana treści warunków nabycia prawa do emerytury w okresie jego nabywania znajduje uzasadnienie w takich wartościach konstytucyjnych, jak sprawiedliwość rozumiana jako możliwie równe ponoszenie kosztów funduszu przez kolejne generacje ubezpieczonych, solidarność społeczna, a także stabilność finansów publicznych. Podważone zaufanie jednostki do gwaranta systemu, pozostaje w odpowiedniej proporcji, jak twierdzi Trybunał, do wartości, jaką jest solidarność wspólnoty ubezpieczonych. We wnioskach pojawia się jeszcze zarzut, że zmiany wieku emerytalnego nie powinny w ogóle dotknąć osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, co dotyczy wyłącznie mężczyzn urodzonych w 1948 roku, gdyż nie objęci oni byli reformą systemu ubezpieczeń społecznych z roku 1999. To, że grupa mężczyzn urodzonych w 1948 roku przechodzi na emeryturę na innych zasadach niż osoby urodzone później, nie jest, zdaniem Trybunału, adekwatnym argumentem za niekonstytucyjnością przyjętego rozwiązania. Gdyż także w przypadku osób objętych starym systemem wiek był jednym z warunków nabycia prawa do emerytury. Kryterium wieku jest więc wspólne dla tak wyodrębnionych grup ubezpieczonych w dawnym i w nowym systemie emerytalnym. To natomiast, że pewna grupa osób nie została objęta w 1999 roku nowym systemem ubezpieczenia społecznego, nie uzasadnia zdaniem Trybunału wniosku, że dotyczące jej warunki przejścia na emeryturę mają mieć charakter niezmienny. Podobne co do zasady argumenty zadecydowały o uznaniu za konstytucyjne stopniowego podwyższania wieku emerytalnego rolników, funkcjonariuszy, a także podwyższania wieku emerytalnego sędziów oraz prokuratorów przechodzących w stan, sędziów i prokuratorów przechodzących w stan spoczynku. Istotny zarzut wnioskodawców dotyczył także naruszenia zasady równości.
Trybunał zwraca uwagę, że zmianą wieku emerytalnego objęto tych, którzy nie nabyli jeszcze praw emerytalnych. Ciężar zmiany został nałożony na nich wszystkich. To nie data urodzenia czy przynależność do takiego czy innego systemu wcześniej decydowała o objęciu danych podmiotów zmianą. A że sytuacja zainteresowanych była różna już w punkcie wyjścia, to wprowadzone zmiany przez jakiś czas powodowały tę nierówność. Grupę osób, których dotykają zmiany, wyróżniono wedle istotnej cechy, mianowicie wedle cechy, że nie nabyli jeszcze uprawnień emerytalnych. I inną sprawą jest to, czy w ramach tak wyróżnionej grupy należy jeszcze dokonywać dalszego zróżnicowania. Na przykład uwzględniając warunki, w jakich się pracuje. Orzekając, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest konstytucyjnie dopuszczalne, Trybunał uzasadnił tę konstatację kilkoma argumentami. Po pierwsze, treścią konstytucyjnej zasady równości wyrażoną w artykule 32 ustawy zasadniczej oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, a także równych praw do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w artykule 67 ust. 1 Konstytucji. Uzasadnił ją także rozlicznymi aktami prawa międzynarodowego. Po drugie, poglądem, że tak zwane uprzywilejowanie wyrównawcze ma charakter wyjątkowy. Wnioskodawcy argumentują inaczej. Mówią, dopóki istnieją przesłanki usprawiedliwiające niższy wiek emerytalny kobiet, ustawodawca nie jest upoważniony, by go zrównać z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Trybunał nie podzielił tego poglądu. Podzielił natomiast stanowisko Sejmu, który twierdzi, że z tego, iż istnieją powody usprawiedliwiające zróżnicowanie, nie można wnioskować, że obowiązuje konstytucyjny zakaz jednakowego traktowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Wobec zachodzących zmian w sytuacji faktycznej kobiet w rodzinie i w społeczeństwie, zachodzącej zmiany modelu rodzinno-partnerski, zwiększającej się liczby kobiet samotnych, nie mających materialnego oparcia w rodzinie oraz liczby kobiet zainteresowanych dłuższą aktywnością zawodową, ustawodawca ma powinność wycofywania się z uprzywilejowania wyrównawczego. Nie jest bliżej znane tempo tych zmian, ale też proces wyrównywania wieku emerytalnego został rozłożony na bardzo wiele lat, a dynamika życia społecznego uzasadnia prognozę, iż względy społeczne i kulturowe usprawiedliwiają względy społeczne i kulturowe usprawiedliwiające uprzywilejowanie wyrównawcze będą z czasem coraz bardziej traciły na znaczeniu. Biorąc więc pod uwagę, zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn ma charakter założenia tymczasowy i wyjątkowy, uwzględniając konstytucyjny nakaz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, przewidując ponad 25-letni okres dochodzenia do stanu zrównania wieku emerytalnego oraz mając na uwadze takie wartości konstytucyjne jak zapewnienie realności świadczeń emerytalnych i nakaz dbania o finanse publiczne, a także biorąc pod uwagę, o czym już była mowa, treść rozlicznych aktów międzynarodowych, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że dokonana zmiana zrównania wieku, a właściwie zrównywania wieku, nie jest niekonstytucyjna. Co do emerytury częściowej. Sama instytucja tej emerytury jako instytucji o charakterze osłonowym nie została przez wnioskodawców zakwestionowana. Zakwestionowano przede wszystkim sposób jej ukształtowania. Trybunał zauważa, że wprowadzając warunki nabycia emerytury częściowej, ustawodawca wyszedł z założenia, że sytuacja prawna kobiet i mężczyzn w zakresie prawa do emerytury jest odmienna. A w tej chwili i że nadal jeszcze istnieją okoliczności usprawiedliwiające uprzywilejowanie wyrównawcze kobiet. I choć, co też zauważył, stopniowo tracą one na doniosłości, to moment ten jeszcze nie nastąpił. Przyjął więc za punkt wyjścia aktualną w chwili dokonywania zmiany sytuację prawną oraz faktyczną. Powinien więc był wieloletni okres zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn potraktować jako swoisty okres przejściowy, w którym jako pozostawiony zainteresowanym do wyboru przyjąłby rozwiązanie oparte na dotychczasowych założeniach systemu emerytalnego. Tak jednak nie postąpił. Przyjęte rozwiązanie ze względu na brak czasowego ograniczenia jego stosowania stanie się niekonstytucyjne i owa niekonstytucyjność jest założona w treści zakwestionowanego przepisu.
Trybunał Konstytucyjny podziela stanowisko ustawodawcy co do celowości samego istnienia emerytury częściowej i jej społecznej roli jako rozwiązania osłonowego, mimo rozlicznych mankamentów tej instytucji, na które w toku dwudniowego procesu zwracano uwagę. Mając jednak na uwadze celowość tej instytucji, zdecydował się na zakresowe orzeczenie jej niekonstytucyjności po to, ażeby instytucja emerytury częściowej pozostała w systemie prawnym i została przez ustawodawcę naprawiona. Krótko mówiąc, dostrzeżenie tych wad zaskarżonej regulacji nie przesądziło o niecelowości emerytury, a w przyszłości, po osiągnięciu wieku, zrównanego wieku emerytalnego, wydaje się, że tego rodzaju działanie osłonowe również byłoby celowe, ale musiało być ukształtowane zgodnie z konstytucyjną zasadą równości. I jeszcze jedna sprawa dotycząca prokuratorów. Trybunał zgadza się, że wydłużenie o ponad 6, blisko 7 lat wieku uprawniającego prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej, oficera, do przejścia w stan spoczynku ingeruje w poczucie bezpieczeństwa jednostki. Zdaniem Trybunału jednak ingerencja ta ma swoje silne uzasadnienie. Prokuratorzy wojskowi, oficerowie korzystali z przywileju. Ich sytuacja była ukształtowana korzystniej niż sytuacja innych prokuratorów, w szczególności prokuratorów wojskowych niebędących oficerami. Stan spoczynku prokuratora jako szczególny przywilej w odróżnieniu od stanu spoczynku sędziego nie ma podstaw konstytucyjnych. Stąd swoboda ustawodawcy w wycofywaniu tego przywileju nie jest obwarowana rygorystycznymi warunkami. Przy tym decyzja podjęta przez ustawodawcę prowadzi do ujednolicenia sytuacji wszystkich podmiotów korzystających ze stanu spoczynku. I kierując się tymi argumentami, Trybunał nie dopatrzył się niekonstytucyjności przyjętego rozwiązania. Podwyższając wiek emerytalny oraz zrównując wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ustawodawca powiedział milionom pracujących, że trzeba, abyśmy pracowali dłużej. Trybunał uznał, że podejmując tę brzemienną w skutki decyzję, nie naruszył ustawy zasadniczej. Rozstrzygnięcie o konstytucyjności zakwestionowanych przepisów dotyczących podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie oznacza jednak, że Trybunał nie dostrzega podniesionych w toku konsultacji społecznych, ale także i w dyskusji społecznej wątpliwości co do tego, czy przewidziane w ustawie rozwiązania doprowadzą do realizacji wszystkich wskazanych przez prawodawcę celów. Podwyższenie wieku emerytalnego jest tylko jednym z elementów zmian dokonywanych w systemie emerytalnym. W obszarze tym i innych silnie z nim związanych potrzebne i konieczne są także inne działania. To na państwie jako gwarancie systemu spoczywa odpowiedzialność za to, że deklaracje, które poczynił dokonując zmian w systemie emerytalnym będą realizowane. Że przyjęte rozwiązania nie okażą się jedynie doraźnymi i krótkotrwałymi rozwiązaniami oszczędnościowymi, a doprowadzą do zagwarantowania odpowiednio wysokiego, także z punktu widzenia wymagań wynikających z artykułu 67 Konstytucji, świadczeń na starość. I uwzględniając również i te argumenty, Trybunał zdecydował się, że opatrzy dzisiejszy wyrok postanowieniem sygnalizującym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Teraz o przedstawienie motywów zdania odrębnego proszę pana sędziego Zbigniewa Cieślaka. Panie sędzio. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście będą to motywy przedstawione krótko. Zacznę od końca, czyli od konkluzji. Mianowicie po zapoznaniu się z całością sprawy i po rozprawie stwierdzam, że Sejm, a więc organ władzy ustawodawczej mający systemowy mandat do określania wartości, poprzez wąski w istocie zakres regulacji ustawy w wyjątkowo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej i w warunkach ogromnych wyzwań stojących przed organami państwa. Bez uprzednio i równolegle podjętych działań
rzeczywiście reformujących system zabezpieczenia społecznego w Polsce naruszył w stopniu kwalifikowanym konstytucję, co powinno moim zdaniem skutkować usunięcie całej regulacji z obrotu prawnego. I teraz króciutko w 10 punktach przedstawię podstawowe właśnie motywy, przesłanki rozumowania. Pozwólcie Państwo, że szczegóły zawrę w części pisemnej. Natomiast teraz powiem tylko o tym, co stanowi substrat, że tak się wyrażę, ideowy tego rozstrzygnięcia. A więc po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny od pewnego czasu w wielkim zadziwieniu stoi przed wręcz dziwacznym zjawiskiem. To dziwaczne zjawisko można nazwać tak. Wzorce konstytucyjne powoływane przez wnioskodawców są jak gdyby spłaszczone, jak gdyby mało wydolne w kontroli konstytucyjności ustaw. Celowo używam tutaj słów nieprawniczych, tylko takich, które mogą trafić do każdego z nas, z obywateli. I dlatego, łatwo to zresztą zauważyć, takie doświadczenia, jakie mieliśmy w związku na przykład z kontrolą prawa budowlanego przed kilkoma laty, z kontrolą tak zwanego janosikowego, z kontrolą tak zwanych ustaw śmieciowych i kilku innych, dowodziły, że w gruncie rzeczy Trybunał Konstytucyjny, przynajmniej mówię o sobie, stawał w sytuacji, w której nagle stwierdzał swoją bezsilność, kiedy rzeczywiście zauważał, iż dana regulacja ustawowa w jakimś stopniu narusza pewne zasady, a ściślej mówiąc wartości konstytucyjne. Można byłoby dużo mówić o przyczynach tego stanu rzeczy. Ja powiem tylko o trzech. Bez wątpienia w procesach legislacyjnych naszego Sejmu chyba gromadzą się w coraz większej liczbie niepokojące zjawiska szybkiej, mało gruntowanej merytorycznie legislacji. Zauważyliśmy to nawet dzisiaj na rozprawie, kiedy była mowa o braku, mówię o opinii wnioskodawców, odpowiedniej procedury konsultacyjnej ze związkami zawodowymi. Ale bez wątpienia tego typu zjawiska występują. Po drugie, mamy głębokie i liczne zmiany w otoczeniu procesów legislacyjnych i decyzji ustawodawcy. W otoczeniu pozaprawnym to oczywiście także wpływa na stopień trudności oceny konstytucyjności ustaw. No i po trzecie, coś, co boli szczególnie administratywistę, takim jakim ja jestem, następują złe zjawiska w dziedzinie coraz mniejszej sprawności organów państwa. Państwo w wielu przypadkach jest niewydolne i to tu, na tej sali, w czasie rozpraw, niemalże na każdej rozprawie można zauważyć. To jest po prostu bardzo smutne. Ale wracamy do istoty sprawy. Wobec tego Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem ma moralny obowiązek i merytoryczny także oczywiście poszukiwania nowych narzędzi kontroli konstytucyjności ustaw. I z tego punktu widzenia uważam, że konieczne jest, zresztą tak już napisałem w zdaniu odrębnym do sprawy Janosikowego z stycznia tamtego roku, konieczne jest poszukiwanie nowego narzędzia kontroli. Nowego narzędzia kontroli badawczej przy uwzględnieniu czegoś, co także zaczyna do świadomości sędziów coraz bardziej docierać. Przy uwzględnieniu paradygmatu jedności normatywno-aksjologicznej systemu prawa. Czyli krótko mówiąc, nie można odrywać norm od wartości.
to, co zrobił prokurator w swojej wypowiedzi. Na pytanie, jedno z moich pytań, od razu wszystko sprowadził do sprzeczności norm konstytucyjnych z czymś tam. A w rzeczywistości chodzi o coś znacznie trudniejszego. O właśnie przenikanie się czynnika aksjologicznego z czynnikiem normatywnym. Poza tym uważam, iż przy każdej kontroli konieczne jest najpierw dokładne zidentyfikowanie systemowej podstawy kontroli ustawy. To zidentyfikowanie potrzebne jest po to, żeby wskazać te wartości, które są absolutnie podstawowe z punktu widzenia treści ustawy i z punktu widzenia wzorców, to po pierwsze, a po drugie, żeby właściwie odnieść wzorce do kontroli konstytucyjnej. Oczywistą rzeczą jest, że w tym przypadku należy na konstytucję patrzeć systemowo. Innej rady nie ma. W związku z tym, i to akurat dzisiejsza rozprawa wykazała w sposób bezdyskusyjny dla mnie, konieczne jest wprowadzenie zabiegu stopniowalności czy stopniowania naruszenia konstytucji. I rzeczywiście uważam, iż konstytucję ustawodawca, który tworzy ustawę, może naruszyć bądź w sposób i w stopniu kwalifikowanym, bądź nazwijmy to zwykłym. Kwalifikowane naruszenie konstytucji następuje wtedy, kiedy obowiązkowo, koniecznie, że tak się wyrażę, immanentnie naruszany jest artykuł pierwszy, absolutnie pomijany zarówno przez wnioskodawców, jak i niestety przez Trybunał Konstytucyjny. Artykuł pierwszy Konstytucji ma bardzo bogatą treść normatywną. Nie jest deklaracją tylko. Nie jest końcówką preambuły. Ma bardzo poważną treść normatywną. I jeżeli kontrolując ustawę z punktu widzenia zgodności z Konstytucją zauważamy, że ta ustawa w jakimś stopniu ociera się lub narusza artykuł pierwszy, to jesteśmy na tropie, a przynajmniej musimy się liczyć z tym, że będziemy w sytuacji kwalifikowanego naruszenia Konstytucji. I z mojego punktu widzenia kwalifikowane naruszenie Konstytucji to takie naruszenie, w którym występuje oczywiście immanentne, czy związane istotowo z daną sprawą naruszenie artykułu pierwszego i, czyli jest to koniunkcja, i jednoczesne oraz całościowe naruszenie wartości, które identyfikują podstawę kontroli konstytucyjnej. Natomiast zwykłe naruszenie konstytucji, czyli to, co my uprawiamy od lat do tej pory, czyli kontrola przepisów ustawy z punktu widzenia wskazanego wzorca. A więc zwykłe naruszenie konstytucji to jest, czy skutkuje niekonstytucyjnością przepisu lub grupy przepisów ze wskazanym wzorcem. Nie całej ustawy, czyli tylko grupy przepisów. Oczywiście jedynym wyjątkiem jest ten stan, kiedy następuje nierozerwalność związku danej regulacji przepisu z całą ustawą. Wtedy trzeba uznać tę całą ustawę jako niezgodną z Konstytucją. Bo w przypadku kwalifikowanej niezgodności z Konstytucją warunkiem, czy absolutnie nieusuwalnym skutkiem jest stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy. Ja właśnie tę sytuację zauważam w tej sprawie. A więc mamy tutaj do czynienia z koniecznością, moim zdaniem, stwierdzenia niekonstytucyjności całego aktu. W tej sprawie wystąpiły, żeby było ciekawie, naruszenia dwojakie kwalifikowane konstytucji. Moim zdaniem naruszenie formalne, a więc takie, które polega na nie dających się usunąć skutków rażącego naruszenia procedury stanowienia prawa, bo w tej sprawie zaniechanie czy błędy w zakresie konsultacji ze związkami zawodowymi są
naruszeniem rażącym. I tak zwane, przeze mnie tak zwane materialne naruszenie konstytucji. Przy czym to materialne naruszenie to jest naruszenie, które charakteryzuje się trzema cechami. Jest jednoczesne, strukturalne i pełne. Strukturalne to znaczy występują między rozmiany, występują w zależności o charakterze systemowym między poszczególnymi wartościami. I pełne naruszenie wartości identyfikujących podstawę kontroli zgodności z konstytucją oraz, co jest bardzo ważne, moim zdaniem, odpowiadającym im, tym wartościom, powinności. I z tego punktu widzenia zupełnie inaczej wygląda kwestia podstawy kontroli konstytucyjnej i tych grup powinności. Bo moim zdaniem paradygmat jedności normatywno-aksjologicznej prawa wyznacza podstawy kontroli konstytucyjnej łącznie, czy wyznaczają, czy ten paradygmat wyznacza łącznie po pierwsze cztery przepisy konstytucji, po drugie cztery wartości konstytucji i cztery grupy powinności. Zupełnie inaczej określone niż zrobili to wnioskodawcy. A więc do tych właśnie grup powinny być odniesione, czy są, przepraszam, do tych grup są właśnie odniesione przez wnioskodawców wzorce. Zwróćmy uwagę, że to są wzorce z artykułu 2, artykułu 9, artykułu 18, artykułu 20, artykułu 23, owszem 32, ale już 33, 67. Moim zdaniem te cztery przepisy są następujące. To jest artykuł 2, artykuł 1, artykuł 32 i artykuł 84. A wartości następujące. Sprawiedliwość społeczna, harmonia między wspólnotami i ludźmi, to jest artykuł 1 Konstytucji, równość traktowania przez władze Rzeczpospolitej Polskiej i równość obciążeń obywateli. Powinności są związane z czterema grupami, mianowicie, to króciutko może powiem, pierwsza grupa powinności jest następująca, a dotyczą one władz publicznych. W tej trudnej sytuacji ekonomicznej, faktycznej, ogromnych wyzwań społecznych, powinność władz publicznych polega na tworzeniu i realizowaniu rozwiązań systemowych i jednoczesnym powstrzymywaniu się od punktowego, nieadekwatnego nakładania ciężarów na wybrane grupy społeczne przy jednoczesnym utrzymaniu przywilejów wielu innych grup społecznych. I drugim odniesieniem jest powinność wyrównywania obciążeń przy uwzględnieniu specyfiki sytuacji prawnej i pozaprawnej poszczególnych grup zawodowo-społecznych. Druga grupa powinności to te, które dotyczą rozkładu powinności władz publicznych i grup społecznych oraz osób. Trzecia, żeby nie przedłużać, bo to wszystko przecież znajdzie się w części pisemnej, to trzecia grupa powinności to powinności organów władz publicznych, które mają obowiązek równego traktowania wspólnot i obywateli, oraz czwarta grupa to powinności obywateli, a więc obciążenia adekwatne czy adekwatnie określone świadczenia na rzecz dobra wspólnego obywateli i wspólnot. Więc mamy tu do czynienia z tego typu sytuacją. Regulacje, i to jest też moim zdaniem istotna sprawa, tak mi się wydaje, regulacje badanej ustawy powodują konsekwencje, które generują stany naruszania wszystkich czterech wskazanych przeze mnie wartości jednocześnie. I to jest bodaj chyba najważniejszy argument za traktowaniem tego naruszenia jako kwalifikowanego naruszenia konstytucji. Wszystkich czterech. Naruszenie konstytucji nie tylko polega, i to jest kolejna dziwna sytuacja, z którą nie możemy sobie, sędziowie Trybunału, dać radę do tej pory.
Wyraźnie to widoczne było przy ustawie o Janosikowym. Naruszenie konstytucji polega nie tylko na bezpośrednim godzeniu we wskazane wartości lub znaczącym ograniczaniu tych wartości, ale także poprzez wygenerowanie stanów dysfunkcjonalnych, zakłócających relacje między wartościami. A konsekwencje naruszania kwalifikowanego naruszenia konstytucji są następujące. Po pierwsze, naruszenie godziw Rzeczpospolitą Polską jako ustroju emanację Polski, przy czym Polska jest tutaj w znaczeniu dosłownym zaczerpniętym z preambuły konstytucji. Po drugie, znosi lub znacząco zagraża identyfikacji obywatela z państwem. Po trzecie, znacząco zakłóca harmonię wspólnot w państwie. Po czwarte, dekonstruuje postawy solidarności ludzi. I po piąte, godzi w podstawy kulturowe i cywilizacyjne tożsamości narodowej. Nie trudno zauważyć, że są to konsekwencje zawartości normatywnej artykułu pierwszego. W związku z tym, już kończę, to jest 11 punkt. Z tych właśnie względów czułem się zobligowany do zgłoszenia zdania odrębnego do całości wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie sędzio. O przedstawienie zdania odrębnego proszę teraz pana sędziego Mirosława Granata. Bardzo proszę. Ja zgłosiłem zdanie odrębne wobec 7 punktów sentencji, 7 kluczowych punktów sentencji. Uważałem to za konieczne, pomimo że zdaję sobie sprawę z tego, jak wrażliwą materią są tu kwestionowane przepisy. Chcę przede wszystkim skupić się na metodzie, na rozumowaniu Trybunału Konstytucyjnego, na narzędziach, jakie zastosował. Uważam, że tu są istotne mankamenty myślenia trybunalskiego, a w dalszej części przejdę do uwag o charakterze bardziej merytorycznych. Otóż wydaje mi się, że Trybunał wyszedł z takiego podejścia do prawa do zabezpieczenia społecznego z uwagi na wiek, że Konstytucja z jednej strony wprowadza prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale z drugiej strony wyprowadza jego uregulowanie do ustaw zwykłych. To, co mnie różni od Trybunału w rozumieniu znaczenia regulacji prawa do zabezpieczenia społecznego na gruncie Konstytucji, polega na tym, że nie zgadzam się z Trybunałem, że prawodawca posiada tutaj carte blanche dla określenia wieku emerytalnego. Przeciwnie, aby takie określenie wieku emerytalnego mogło być uznane za konstytucyjne, musi być zbadane z punktu widzenia zasad i wartości konstytucyjnych, które w niniejszej sprawie wnioskodawcy jasno podali. Uważam, że Trybunał takiego wyważenia wartości konstytucyjnych w tej sprawie poniechał. To, że używa się nazwy adekwatność, proporcjonalność, wcale nie oznacza, że Trybunał przeprowadził w tej sprawie jasny, wyraźny test proporcjonalności i ważenia zasad i wartości, które tutaj wchodziły ze sobą w grę. Drugi punkt mojego myślenia co do metody przyjętej przez Sąd Konstytucyjny polega na tym, że Trybunał oceniając działania ustawodawcy jest moim zdaniem niekonsekwentny. Z jednej strony podkreśla się dobitnie, że nie możemy badać założeń ustawodawcy, celu ustawodawcy, skuteczności działania z noweli z maja 2012 roku,
ale z drugiej strony przyjmuje się, że ustawodawca działał rzetelnie, starannie i racjonalnie. Nie potrafię wyjaśnić, jak stwierdza się rzetelność działania ustawodawcy, staranność i racjonalność w zakresie regulacji wieku emerytalnego, jednocześnie stanowczo wyrażając dezinteres mał wobec celów, założeń, sytuacji na rynku pracy, demografii i tego, czy są to decyzje optymalne. To, co mnie tutaj z kolei łączy z Trybunałem i co podzielam, to to, że Trybunał ma oczywiście rację w tym, że byłoby sytuacją żenującą, gdyby to sąd konstytucyjny, a nie prawodawca ustalał wiek emerytalny. Jeżeli jednak wnioskodawcy kwestionują konstytucyjność ustawy, to oznacza, że kwestionują działania ustawodawcy w ramach konstytucyjnie wyznaczonych granic. Jeśli nie ma zaś konstytucyjnej regulacji samego wieku emerytalnego, to istotny przy ustalaniu warunków, jakie musiał spełnić prawodawca, był moim zdaniem artykuł 26 konwencji MOP nr 102. Nie będę już przypominać jego treści, ale stwierdzam, że Trybunał pomniejszył znaczenie tego aktu prawnego. Wskazał na szczególne cechy konwencji, że jest, przypomnę, przestarzała i przeznaczona dla byłych państw kolonialnych. Tymczasem trzeba przypomnieć, że prezydent ratyfikował tę konwencję za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie w 2003 roku i że ta konwencja określa i tak minimalne normy zabezpieczenia społecznego. No i wreszcie przechodząc do warstwy uwag merytorycznych, nie podzielam stanowiska, na jakim stanął Trybunał w tej sprawie, że kwestię wieku emerytalnego można scedować wyłącznie na ustawodawcę. Trybunał nie mógł zgodzić się na przekazanie całości tej sprawy do zakresu swobody prawodawcy, a tak moim zdaniem jest w rozumowaniu Trybunału. I tak brzmiały uwagi Trybunału dotyczące artykułu 67. Jeśli artykuł 67 Konstytucji ma nie być pusty, wydrążony z treści i ze znaczenia, to nie może on oznaczać automatycznego, takiego z dobrodziejstwem inwentarza, oddania pola ustawodawcy zwykłemu. Jest inaczej. To Konstytucja, umowa międzynarodowa i sam Trybunał narzucają ustawodawcy ograniczenia poprzez konieczność wyważenia konkurencyjnych zasad i wartości wynikających z Konstytucji, jakie zostały w tej sprawie przywołane. Podniesienie wieku emerytalnego w określony sposób wskazywali na to przedstawiciele dwóch związków zawodowych w dniu dzisiejszym. Może być zgodne z Konstytucją, ale z pewnością Trybunał nie może całości tej materii cedować na prawodawcę zwykłego w imię swobody działania w zakresie prawa do zabezpieczenia. Tu pragnę przypomnieć, że Konstytucja w artykule 20 określa, wprowadza zasadę społecznej gospodarki rynkowej, opartej na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Jeśli bierzemy, to brzmi niedobrze, ale jeśli bierzemy serio znaczenie artykułu 20 Konstytucji, to społeczna gospodarka rynkowa jest podstawą ustroju gospodarczego Polski. Konstytucja w artykule 20 nie wprowadza modelu państwa liberalnego, w którym prawodawca mógłby zajmować się przy wieku emerytalnym tylko czy głównie okolicznościami gospodarczymi. Ja miałem okazję w 2006 roku zapytać wybitnego prawnika amerykańskiego krótko, Dworkina w Atenach w 2006, czym się różni, co do istoty, konstytucja amerykańska od konstytucji państw europejskich. Konstytucja amerykańska chroni ludzi przed nadużyciami władzy, a wasze konstytucje europejskie także przed niedostatkiem społecznym.
Jeśli Trybunał przy ocenie konstytucyjności prawa do zabezpieczenia społecznego ma być niejako bezbronny, gdyż przyjmuje zasadę szerokiej swobody prawodawcy w zakresie tego prawa, to pytam, kto powstrzyma kolejne rządy przed ponownym podniesieniem wieku emerytalnego? Jakie są w tym zakresie gwarancje, podkreślam, prawne, że prawodawca nie ponowi takiego zabiegu za kilka lat? Nie mogę przyjąć odpowiedzi, że w państwie prawnym, w demokracji konstytucyjnej, w ustroju społecznej gospodarki rynkowej, w środku Europy takich gwarancji prawnych nie ma, po prostu nie ma, że one nie istnieją, że jest to kwestia tylko większości parlamentarnej, jaka w danym czasie istnieje, kwestia równowagi budżetowej albo kwestia rynku. Jeśli nie mamy takiej gwarancji, że ustawodawca nie może czynić wszystkiego w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego z uwagi na wiek ubezpieczonego, to tak jakby twierdzić, że w tym zakresie zasady państwa prawnego z góry ustępują miejsca ochronie równowagi budżetowej. W niniejszym wyroku, w prezentowanym rozumowaniu trybunalskim, brakuje moim zdaniem wręcz zarysu granic działania ustawodawcy w sferze prawa do zabezpieczenia. Przecież z punktu widzenia prawodawcy zwykłego, na przykład z punktu widzenia interesu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zawsze będzie opłacało się przesunąć wiek emerytalny. Ograniczenie liczby przechodzących na emeryturę będzie zawsze korzystne dla budżetu Funduszu Ubezpieczeń. Rozstrzygnięcia prawodawcy dotyczące milionów ludzi, milionów ubezpieczonych, muszą być w państwie prawnym obwarowane określonymi zasadami prawa, a nie mogą zależeć wyłącznie od argumentu, że dopłaty do FUS-u z budżetu rosną z roku na rok. Ustawodawca musi zajmować się, to jest oczywiste, wiekiem emerytalnym w kontekście równowagi budżetowej, ale nie może tracić z pola widzenia zasad konstytucji. Jeśli występuje zaś kolizja między zasadami i wartościami konstytucyjnymi co do zabezpieczenia społecznego, to Trybunał musi je niezwykle wnikliwie wyłuszczyć obywatelom, tak by pokazać rachunek wartości konstytucyjnych, który uzasadnia dany wybór ustawodawcy. Ja w niniejszym rozstrzygnięciu Trybunału takiego rachunku nie dostrzegłem. Moim zdaniem nie przeprowadzono go. Chcę przez to powiedzieć, że ograniczenia nakładane na prawodawcę w zakresie kształtowania emerytur nie mogą mieć tylko charakteru zabezpieczeń politycznych. Tak sprawę przedstawili niektórzy z uczestników postępowania. Pan poseł mówił, zobaczymy za półtora roku, co powiedzą wyborcy na tę regulację prawną. Oni ocenią, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle. Zacytowałem pana posła. Mnie jako sędziego to nie interesuje, że inny parlament wprowadzi ewentualne inne rozwiązanie, zniesie ograniczenie, czy wyprowadzi inne. Kluczowe, podkreślam raz jeszcze w tej sprawie, było zbadanie skarżonych przepisów z punktu widzenia zasad i wartości konstytucji, które tu kolidowały, co w teście proporcjonalności nie zostało przeprowadzone. Nie zgadzam się ze stanowiskiem Sejmu, które Trybunał podzielił, które miesza ze sobą to, że zmiany w wieku emerytalnym mają charakter kroczący, z tym, że załatwia to sprawę braku okresu wyprzedzenia czasowego wobec tych, którym brakuje niewiele do osiągnięcia wieku emerytalnego na danych warunkach. Dlatego uważam, że ustawodawca uderzył tu szczególnie w tych ludzi, w tych pracowników, którzy byli blisko nabycia prawa do uprawnień emerytalnych. Kwestii kroczącego przesuwania wieku nie wolno moim zdaniem mieszać z chronieniem ludzi ubezpieczonych przez pewien czas, jak to panowie związkowcy mówili, okres wyprzedzenia, a więc, że musi być pewien okres jakby uprzedzający przed przejściem na
emeryturę, w którym nie powinno się dokonywać zmian wieku emerytalnego i ten okres wyprzedzenia nie powinien wynikać tylko i wyłącznie z vacatio legis, jak jest to w niniejszej sprawie. Uważam, że prawodawca traktuje tu prawa pracowników ubezpieczonych, ludzi, instrumentalnie. Podsumowując, może żeby już ten wywód skrócić, uważam, że Trybunał wylegitymował rozwiązanie doraźne, oszczędnościowe dla budżetu, które z uwagi na realia społeczne ludzi po 65 roku życia po prostu jest oderwane od rzeczywistości. Dzisiaj w toku rozprawy cytowano dane oficjalne GUS-owskie pokazujące, jak niewielki procent osób po 60 roku, po 65 roku życia pracuje w naszym kraju, ma pracę. Uważam, że przyjęte rozwiązania istotnie ograniczają nabywanie określonych uprawnień emerytalnych, a nie zostały przez Trybunał zważone w rachunku z zasadami i wartościami konstytucyjnymi przywoływanymi w tej sprawie. Uważam, że Trybunał w wyroku, który poszedł już w świat, powiedział tyle. Ustawodawca zwykły ma prawo do regulowania wieku emerytalnego i z tego prawa skutecznie skorzystał. Uważam, że Trybunał nie przeprowadzając oceny rozwiązań legislacyjnych z punktu widzenia proporcjonalności, pozbył się możliwości oceny, sprawdzenia, czy istniały inne, łagodniejsze dla ubezpieczonych środki rozwiązania kryzysu finansowego w systemie zabezpieczenia społecznego i pozbył się możliwości pełnej analizy skorelowania zmian z działaniami, które prawodawca miałby podjąć, które nazywaliśmy osłonowymi. Trybunał w tej sprawie nie zmierzył się z napięciem, jakie w Konstytucji istnieje między pewną swobodą prawodawcy na podstawie artykułu 67, a zasadami i wartościami konstytucyjnymi, które były w tej sprawie wskazywane. Trybunał tym bardziej nie podjął się próby wskazania granicy swobody działania prawodawcy w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego z uwagi na wiek emerytalny w czasie kryzysu. Pozostawił nadal pole dla arbitralnego działania prawodawcy. Uważam, że z niniejszego wyroku nie wynika reguła w tym względzie ani na dzień dzisiejszy, ani na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie sędzio. Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę pana sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Zgłosiłem zdanie odrębne do punktu 12 sentencji wyroku, ponieważ uważam, że należało orzec, że artykuł 62a ustęp 4 ustawy o prokuraturze w brzmieniu nadanym przez przepisy ustawy zmieniającej i w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje żadnego okresu dostosowawczego, jest niezgodny w moim przekonaniu z wyrażoną w artykule 2 Konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz z artykułem 32 Konstytucji. W pozostałym natomiast zakresie ten przepis jest zgodny ze wskazanymi wzorcami kontroli. Krótkie uzasadnienie do tego zdania odrębnego. Otóż w moim przekonaniu Trybunał Konstytucyjny dokonał nieprawidłowej oceny konstytucyjności zakwestionowanego przepisu, bagatelizując jego drastyczny dla zainteresowanych skutek. Należy tutaj zwrócić uwagę, że jest to jedyne wśród badanych regulacji rozwiązanie, które nie przewiduje stopniowego dochodzenia do powszechnego wieku emerytalnego 67 lat, lecz istotne zmiany w tym zakresie, to znaczy wydłużenie wieku emerytalnego o 5 lat dla kobiet, a o co najmniej 6 lat i 9 miesięcy dla mężczyzn urodzonych 1 stycznia 1953 roku lub później, wprowadza jednorazowo, w sposób nagły i bez żadnych okresów przejściowych. Nie dostrzegam tutaj żadnych powodów dla uznania konstytucyjności tego rozwiązania, ponieważ po pierwsze, w żadnym razie nie przekonują mnie argumenty, można nazwać je statystyczne, o czym była wczoraj
mowa na rozprawie, w świetle których negatywne skutki zaskarżonych rozwiązań będą dotyczyły niewielkiej liczby osób stosunkowo mniej obciążonych pracą niż prokuratorzy cywilni. Abstrahując od pozaprawnego charakteru tego typu motywów, należy zwrócić uwagę w moim przekonaniu, że bilans strat i korzyści wiążących się z ich wprowadzeniem powinien prowadzić do zgoła odmiennych wniosków. Skoro osób poszkodowanych zaskarżonym przepisem jest niewiele, to tym bardziej zyski wynikające z drastycznego podwyższenia ich wieku, tak nagłego podwyższenia ich wieku emerytalnego, są niewielkie, a słuszny interes osób zainteresowanych jest chyba przecież godny ochrony. Chodzi tu, tutaj przytoczę wczorajsze takie ładne określenie pana prokuratora. Chodzi tu o czystość ustawodawczą, ile ja dobrze zapamiętałem to sformułowanie. Wartość, która, no, której nierzadko niestety nie bierze się pod uwagę. Po drugie, zdecydowanie sprzeciwiam się obronie zaskarżonego przepisu poprzez stwierdzenie, że w praktyce jego skutki będą odroczone w czasie ze względu na wiek osób, które pełnią funkcję prokuratorów wojskowych. Nawet jeżeli na to wskazywałyby aktualne dane, to nie można przecież przewidzieć, czy do prokuratury wojskowej nie dołączą w najbliższym czasie osoby, wobec których rygoryzm zaskarżonego przepisu ujawni się w sposób bardzo wyraźny. Zabezpieczenie przed tego typu skutkami powinno być w moim przekonaniu wbudowane w mechanizm ustawowy, a nie wystarczy tutaj minimalne ryzyko ich wystąpienia z uwagi na okoliczności faktyczne, które przecież w każdej chwili mogą się zmienić. Po trzecie, w żadnym wypadku za usprawiedliwienie zaskarżonych przepisów nie może służyć możliwość alternatywnego według wyboru uprawnionego skorzystania przez prokuratorów wojskowych z emerytury mundurowej na łagodniejszych warunkach w związku z odbyciem 15 lat służby wojskowej. Przede wszystkim nie wszyscy adresaci zaskarżonego przepisu będą mieli uprawnienia do nabycia emerytury wojskowej. Część z nich przecież może przechodzić do pionu wojskowego prokuratury pod koniec swojej kariery zawodowej i nawet w wieku 67 lat nie mieć wspomnianego stażu. A dodatkowo korzystniejszy dla zainteresowanych mechanizm przechodzenia na emeryturę mundurową może też być i prawdopodobnie wcześniej czy później będzie zmieniony przez ustawodawcę, wobec czego straci on walor rozwiązania łagodzącego skutki zaskarżonego przepisu. W końcu wskazać także należy, że jaskrawa rozbieżność pomiędzy wiekiem emerytalnym przechodzenia na emeryturę prokuratorską i wojskową powodowałaby w praktyce, że ten pierwszy system nie byłby wykorzystywany, a zaskarżony przepis stałby się zbędny, co jest przecież sprzeczne z założeniem o racjonalności ustawodawcy. I po czwarte, nawet jeżeli ocenić, że obecne rozwiązanie nadmiernie uprzywilejowuje prokuratorów wojskowych w porównaniu do innych grup zawodowych, to odpowiedzialnością za ten fakt należy obciążyć ustawodawcę, a nie samych zainteresowanych. Niepodobna wszak przyjąć, że skoro prokuratorzy wojskowi mieli dotychczas wyjątkowo korzystne zasady przechodzenia na emeryturę, to niejako za karę, w cudzysłowie, powinni w przyszłości zostać objęci zasadami rażąco krzywdzącymi. Uważam, że te argumenty jednoznacznie wskazują na sprzeczność artykułu 62a ust. 4 ustawy o prokuraturze z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z artykułu 2 Konstytucji. Zasada ta nakazuje bowiem negatywną ocenę rozwiązań, które wprowadzają nagłą, nieprzewidywalną ingerencję w istotne aspekty sytuacji życiowej obywateli, którzy nie mają w zasadzie możliwości na dostosowanie się do zmienionych regulacji i na ewentualne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. Ta teza jest wielokrotnie pojawia się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, także nie będę już tutaj szczegółowo jej omawiał, ona będzie ujęta w pisemnym uzasadnieniu z odwołaniem się do konkretnych judykatów Trybunału Konstytucyjnego. Te argumenty w moim przekonaniu, o których przed chwilą powiedziałem, pozwalają także, czy nawet nakazują stwierdzić niezgodność artykułu 62a ust. 4 ustawy o prokuraturze z zasadą równości wynikającą z artykułu 62 Konstytucji. Za grupę podmiotów podobnych w kontekście tego przepisu należy bowiem uznać wszystkie osoby, którym ustawodawca wydłuża wiek emerytalny, a nie tylko prokuratorów wojskowych w sposób, czy przecież oczywisty, traktowanych jednakowo, a następnie należy porównać, w jaki sposób ustawodawca określił dla nich zasady dochodzenia do ujednoliconego wieku emerytalnego 67 lat. W świetle zaskarżonej regulacji prokuratorzy wojskowi mają niejako jako jedyna grupa zawodowa wyjątkowo niekorzystną sytuację. Warunki przechodzenia przez nich na emeryturę zostały bowiem zaostrzony w sposób radykalny, bez żadnych okresów przejściowych.
Rozróżnienie to nie służy w moim przekonaniu realizacji żadnych wartości konstytucyjnych, jest więc nieuzasadnione i dyskryminacyjne. Dlatego też złożyłem zdanie odrębne w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sędzio. Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę panią sędziego Teresę Liszcz. Pani sędzio. A. Tak mam. No to źle. Ja zgłaszałem zdanie odrębne. Ależ pan sędzia jest na liście. Jestem teraz, na liście. Tak. Szanuję, proszę pani sędzio. A gdzie równouprawnienie płci? Już, przepraszam. Proszę bardzo. Ja złożyłam zdanie odrębne do punktów od 3 do 7 wyroku i od 9 do 11. Dotyczą one następujących kwestii. Po pierwsze, kwestii zgodności sposobu wprowadzenia podwyższenia wieku emerytalnego osób objętych ubezpieczeniem w ZUS-ie i w KRUS-ie z zasadą zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa. Powtórę, zgodności podwyższenia wieku emerytalnego ponad 65 lat z artykułem 26 ustęp 2 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego i po trzecie, zgodności z artykułem 67 ustęp 1 i z zasadą równości regulacji tak zwanych emerytur częściowych. Tu moje zdanie odrębne nie kwestionuje tego, że jest to niezgodne z konstytucją, bo Trybunał uznał niezgodność, ale zakresową. Ja uważam, że w pełnym zakresie i także z innymi wzorcami jest ta regulacja niezgodna. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, moim zdaniem zasadniczą, gdy chodzi o zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, to zacznę od przypomnienia tezy trybunalskiej z 1992 roku, o której już wspominałam w czasie rozprawy. Zasada zaufania jest wiodącą podstawą stosunku ubezpieczeniowego. Opiera się on bowiem na konstrukcji prawnej zaufania, na przeświadczeniu ubezpieczonego, że w spełnieniu określonych warunków po upływie określonego czasu lub zaistnienia ryzyka ubezpieczeniowego ubezpieczony otrzyma określone świadczenia. System ubezpieczeniowy, i na to chciałam położyć nacisk, przybiera formę swoistej umowy społecznej rządzącej się zasadą pacta sunt servanda. Reguły tej umowy społecznej są określone w prawie obowiązującym w momencie, gdy przystępował ubezpieczony do ubezpieczenia, czy raczej mający tytuł do ubezpieczenia. Więc nie mam wątpliwości, wbrew temu, co przyjął Trybunał Konstytucyjny, że w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego ta umowa społeczna została przez państwo złamana. Została złamana w szczególności w stosunku do tych ubezpieczonych, którzy byli już bliscy nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów obowiązujących do momentu wprowadzenia tej ustawy. Tych, co do których ja twierdzę, że można przyjąć, że istniała już maksymalnie ukształtowana ekspektatywa. Bo jeżeli maksymalnie ukształtowana ekspektatywa prawa do emerytury ma się czymś różnić od prawa samego nabytego in abstracto z ustawy w momencie spełnienia wszystkich przesłanek, no to tym się ma różnić, że brakuje jeszcze jakiegoś elementu do spełnienia wszystkich w całości przesłanek, tylko że ten brak jest już niewielki. Można dyskutować, od kiedy osoby, które były przed wejściem w życie tych zmian już objęte ubezpieczeniem, powinny być pozostawione pod starą regulacją. Najbardziej elegancka regulacja, która była tutaj już mowa, miała miejsce w 1999 roku w odniesieniu do służb mundurowych, gdzie przyjęto, iż do nowego systemu wchodzą ci, którzy zaczynają służbę od 1 stycznia, od dnia wejścia w życie reformy, z pełną świadomością, jaki jest kształt tej umowy z państwem w zakresie ich ubezpieczenia emerytalnego. No, czy można oczekiwać takiej elegancji w każdym przypadku zmiany systemu? Można powiedzieć, że to jest za trudne, że mogą być okoliczności wymuszające zmianę wcześniejszą. Ale są jednak pewne granice. I w 1999 roku ustawodawca jednak przyjął taką granicę dosyć rozsądną, że
Ci, którym brakuje w przypadku mężczyzn nie więcej niż 15 lat, w przypadku kobiet nie więcej niż 10 lat do wieku emerytalnego poprzedniego i do nabycia uprawnień do emerytury, ci pozostają w starym systemie. Tutaj w przypadku zaskarżonej ustawy objęto podwyższeniem wieku nawet osoby, które mogły nabyć prawo do emerytury w dniu wejścia w życie zmiany 1 stycznia 2013. No, chyba trudno polemizować ze stwierdzeniem, że te osoby nie miały maksymalnie ukształtowanej ekspektatywy prawa do emerytury na starych zasadach. Nie mam wątpliwości, że tutaj zaawansowanie spełnienia przesłanek do nabycia emerytury na starych zasadach było tak duże, że nie wolno było zmieniać reguł gry w tym momencie. I nie jest istotne, że to jest podwyższenie niewielkie. Chodzi o zasadę, zresztą nawet dłużenie o miesiąc do 4 miesięcy może skomplikować plany życiowe ubezpieczonego. Ale wszystkim chodzi o zasadę. Szczególnie drastyczne to złamanie umowy ma miejsce w odniesieniu do pracowników mężczyzn urodzonych, mężczyzn ubezpieczonych urodzonych w 1948 roku. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia, bo w starym systemie też wiek był elementem, przesłanką nabycia prawa do emerytury, wobec tego można przy tym wieku manipulować. Tu mamy do czynienia z grupą osób, które oszczędził ustawodawca, wprowadzając rzeczywistą, zasadniczą reformę systemu emerytalnego w 1999 roku. Uznał, że już są na tyle zaawansowani wiekiem i stażem, że powinni spokojnie doczekać do emerytury na starych zasadach. I oto teraz nawet tę grupę ruszono. Tę grupę, która naprawdę miała prawo liczyć, że już w jej przypadku zmiana reguł kolejna nie nastąpi. To tyle, jeżeli chodzi o tę zasadę zaufania. Oczywiście odnoszę to nie tylko do pracowników, do osób, bo nie tylko pracownicy są przecież ubezpieczeni w ZUS-ie, nie tylko do osób ubezpieczonych w ZUS-ie, ale także do osób ubezpieczonych w KRUS-ie, których w taki sam sposób podwyższono wiek emerytalny. Teraz, jeżeli chodzi o drugą kwestię, to jest to sprawa podniesienia wieku emerytalnego, minimalnego wieku odchodzenia na emeryturę do 67 lat, czyli w przypadku mężczyzn o 2 lata, w przypadku kobiet o 7 lat. I sprawa zgodności tej regulacji z artykułem 26 ustęp 2 konwencji numer 102. I to był zasadniczy spór między wnioskodawcami a przedstawicielami rządu i Sejmu, którzy są autorami tej zmiany. Spór o to, czy w naszym państwie została spełniona przesłanka, która pozwala na gruncie artykułu 26 ustęp 2 konwencji nr 102 podnieść wiek ponad tę granicę 65 lat. To znaczy, czy starsi ludzie w naszym kraju są zdolni do pracy. Nie mam wątpliwości do tego, że starsi oznacza w tym przypadku starsi niż 65 lat. Pytanie, co to znaczy, że starsi ludzie są zdolni do pracy? Wszyscy starsi ludzie? Wszyscy ludzie w tym wieku? Niektórzy starsi ludzie czy większość? Chyba nie budzi wątpliwości to, że chodzi o to, że przeciętny człowiek w tym wieku, że większość zdecydowana ludzi w tym wieku jest zdolna do pracy. I teraz, czy chodzi o pełną zdolność, czy o zdolność w jakimkolwiek stopniu. W stanowisku Sejmu jest mowa o tym, że wyklucza tę zdolność orzeczenie inwalidztwa. Czyli mówiąc dzisiejszym językiem prawa ubezpieczeń społecznych, niezdolność do pracy okresowa lub trwała. Ta niezdolność może być częściowa. Czyli według stanowiska Sejmu nawet orzeczenie jakby częściowej niezdolności do pracy już oznacza, że ta osoba nie jest zdolna do pracy w rozumieniu konwencji. Czyli że chodzi o zdolność do pracy w pełnym wymiarze, w zasadzie pełna zdolność. I to jest logiczne, bo jeżeli ktoś ma się utrzymywać z pracy, a nie ze świadczenia ZUS-owskiego, no to ma pracować, powiem, że tak powiem, kolokwialnie pełną parą. Znaczy, że jest w pełni zdolny do pracy. Pytanie, czy osoby powyżej 65 roku życia w Polsce w ogromnej większości
dominujące w większości, napisał sam Sejm w stanowisku, są zdolne do pracy w pełnym wymiarze, w pełni zdolne do pracy, no chociażby niekoniecznie do tej samej. Ale jeżeli już są niekoniecznie niezdolni do tej samej, to już w ogóle jest sygnał, że mają ograniczoną zdolność do pracy. Czy tak? Sejm, przedstawiciel Sejmu twierdzi, podziela to twierdzenie prokurator generalny, że rząd wykazał, iż osoby w tym wieku są zdolne do pracy i będą zdolne do pracy. Na czym polega to wykazanie? Na przytoczeniu różnych prognoz na przyszłość. Opierają się głównie na te ustalenia, na pewnych prognozach, kombinacjach, prawie wielkich liczb i tak dalej. A jakie są fakty? Z jakich faktów możemy wnosić o tym, że osoby w tym wieku są albo nie są zdolne, w większości w typowym przypadku, do pracy w pełnym wymiarze, w pełni zdolne do pracy? No przede wszystkim ze stanu zdrowia. Sejm tutaj zaprzecza jakby sam sobie, bo na początku twierdzi, że bycie zdolnym do pracy to nie jest to samo, co pozostawienie w zdrowiu, ale w końcu przyznaje, że o tym, czy ktoś jest zdolny do pracy, czy nie, zwłaszcza w pełnym zakresie, decyduje jego stan zdrowia. Bo brak inwalidztwa, czyli brak niezdolności do pracy, no w istocie wynika z dobrego zdrowia, z właściwego, z dobrostanu człowieka. Czy rzeczywiście mamy podstawy w faktach do tak optymistycznej oceny stanu zdrowia 60-parolatków w Polsce? Z badań, o których mówiła pani profesor, przedstawiciel z grupy posłów, jako wnioskodawcy, wynika, że nie. Że stan zdrowia generalnie w Polsce nie jest najlepszy ludności, a zwłaszcza osób starszych, jest zdecydowanie niedobry, że nawet z badań jakichś organizacji przytoczonych w naszych materiałach związanych z ONZ-em wynika, że jesteśmy na 87. miejscu wśród krajów świata, gdy chodzi o stan zdrowia. No to nie potwierdza tej optymistycznej oceny przez rząd. Powszechnie jest znana także jakość opieki zdrowotnej w Polsce, a zwłaszcza jakość opieki nad ludźmi starymi, których się często bardzo lekceważy, dla których uważa się, że już nie warto jakichś drogich badań przeprowadzać, które mają szczególnie duże trudności w dostępie do lekarza, do których są kolejki dla wszystkich zresztą. Fakt, na którym opierają swoje prognozy i tę zmianę, uzasadnienie tej zmiany wieku rząd i Sejm, to jest wydłużanie długości życia kobiet i mężczyzn. To jest fakt. Tylko że z dokumentu przytoczonego przez przedstawiciela NSZZ Solidarność, pochodzącego zresztą od rządu, wynika, że wydłużeniu życia w ogóle nie towarzyszy wydłużenie życia w dobrym zdrowiu, a to nas interesuje, jeżeli mamy pracować po ukończeniu 65 roku życia. I to wcale nie jest paradoks. Dlatego, że po prostu osoby, które dawniej, przy dawnym stanie medycyny by nie żyły już, dzisiaj są utrzymane przy życiu, ale nie przy zdrowiu pozwalającym na zatrudnienie. Więc moim zdaniem fakty przeczą temu, jakoby przeciętny 66-latek czy starsza osoba, czy 67-latek był w pełni zdolny do pracy zarobkowej. Oczywiście sugeruje się przekwalifikowanie. No pytam, jaki mamy program przekwalifikowania? Jaki program przekwalifikowania rząd przygotował? I skąd się weźmie raptem taka ilość lekkich miejsc lekkiej pracy dla osób, które już nie są w stanie wykonywać ciężkiej pracy? To jest teoria, że można się w tym wieku przekwalifikować, że można znaleźć sobie lżejszą pracę. Nie widzę danych, które by wskazywały na to, że to jest realna prognoza, że to się rzeczywiście może spełnić. Zatem faktem, z którego można wnosić o tym, czy będzie możliwe dalsze zatrudnianie na szeroką skalę 66-67-latków, nawet i 65, wskazuje, jest stopień aktywizacji zawodowej dzisiejszych osób, które dzisiaj przekroczyły 60-65 lat. Gdy chodzi o osoby powyżej wieku 65, to są śladowe liczby zatrudnienia. To jest chyba 3,2 w przypadku kobiet, około 9 w przypadku mężczyzn. I czy możemy rozsądnie zakładać, że to się gwałtownie zmieni
po podwyższeniu wieku emerytalnego? Czy ci ludzie nie pracują dlatego, że nie chcą, a podniesienie wieku ich przymusimy do tego? Przecież nie chodzi o to, że nie powinno chodzić o to, żeby podnieść granicę wieku i to automatycznie ma spowodować wzrost PKB, wzrost zatrudnienia i tak dalej. Nie od podwyższenia wieku to się zmieni, tylko od zatrudnienia tych osób. A nie ma żadnych, moim zdaniem, realnych szans i żadnych przekonujących dowodów na to, że zatrudnienie się może zwiększyć. Żyjemy w czasach, gdy mamy 13,5% bezrobocia rejestrowanego. Ono w pewnym zakresie może być w rzeczywistości mniejsze, bo część duża pracuje na czarno, ale też duża część się w ogóle nie rejestruje. Zwłaszcza mamy ciągle utajone bezrobocia na wsi, w małych, gdzie z paru hektarów żyje kilka osób ubezpieczonych w KRUS-ie. Gdyby się one wszystkie zarejestrowały w Urzędzie Pracy, to ta liczba by się oczywiście zwiększyła. Wśród 2 milionów około bezrobotnych jest około 1/4 bezrobotnej młodzieży, która dorosłe życie zaczyna od bezrobocia. Czy w takiej sytuacji społecznej, ekonomicznej jest sens wymuszania pracy na 66- i 7-latkach przy braku pracy dla młodzieży? I czy to się naprawdę radykalnie zmieni w ciągu 5 czy 10 lat? Ja nie mam takiego przekonania. Zresztą mam przekonanie, że nie. I z tych względów uważam, że Polska nie spełniła przesłanek do podwyższenia wieku emerytalnego, o których mowa w artykule 26 ustęp 2 konwencji nr 102. I kategorycznie nie zgadzam się z tezą, że ci, którzy są przeciwni podniesieniu wieku emerytalnego, nie doceniają wartości pracy, że traktują pracę jako katorgę. Tak jak pięknie powiedział Jan Paweł II w Laborem Exercens i w różnych przemówieniach do świata pracy, praca jest powołaniem, prawem i obowiązkiem moralnym człowieka. Przez pracę człowiek poniekąd staje się bardziej człowiekiem. Tylko że dodaje papież, że to jest taką rolę pełni praca, która jest wykonywana w godnych warunkach, przy poszanowaniu pracownika za godne wynagrodzenie. W przemówieniu do świata pracy na legnickich polach w czerwcu 1991 roku papież powiedział, i to zacytowałam jako motto w swoim podręczniku prawa pracy, że wielu pracodawców stwarza takie warunki pracy, wykorzystując sytuację na rynku pracy, że pracownik jest upokorzony, traci swoją godność pracowniczą i godzi się na wszelkie warunki, byle tylko nie stracić pracy. Taka praca nie daje radości, satysfakcji. Znam przypadki, znam ludzi dzisiaj, dla których praca jest katorgą. Nie waham się tego powiedzieć. Jest katorgą albo ze względu na zewnętrzne, fizyczne warunki i wykonywania. Warunki bardzo trudne, zwłaszcza różnych prywatnych pracodawców niedbających o BHP, których jest mnóstwo, którzy chcą się jak najszybciej dorobić, jak najprędzej kosztem pracownika. Ale bywa katorgą ze względu na mobbing, ze względu na atmosferę panującą, była pewną katorgą psychiczną. Ci rzeczywiście odliczają czas do emerytury, a im fundujemy jeszcze 2 lata dodatkowe w przypadku mężczyzn, 7 w przypadku kobiet. Nie wszyscy mają szczęście pracować w tak komfortowych warunkach jak Trybunał Konstytucyjny i większość pracowników, tak zwanych umysłowych prawników w tym. I dlatego uważam, że szczególnie niekonstytucyjne jest podniesienie tego wieku wraz ze wszystkimi pracownikom pracującym w warunkach szczególnie uciążliwych czy szczególnie uszkodliwych dla zdrowia, czy także pracujących w szczególnym charakterze. Ci pracownicy w okresie PRL-u i pewien czas po 1989 roku byli preferowani w różny sposób. Mieli prawo do dodatkowych urlopów wypoczynkowych, prawo do krótszego czasu pracy, profilaktycznych posiłków. Te uprawnienia im zabrano z biegiem lat. Dodatkowe urlopy, krócone obowiązkowo czas pracy. Zabrano im także uprawnienia, preferencje, gdy chodzi o prawo emerytalne. Najpierw skasowano tak zwane dodatki branżowe, twierdząc, że do emerytury i rent, że ich praca w szkodliwych warunkach powinna znaleźć wyraz w wyższym wynagrodzeniu, a to się powinno przełożyć na wyższe świadczenia emerytalne. Póki co nie widać, żeby było co przekładać na wyższe świadczenia emerytalne w większości przypadków.
Ustawa wprowadzająca reformę, ustawa z 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, zapowiedziała emerytury pomostowe jako rekompensatę za likwidację wcześniejszych emerytur dla tych osób i dodatków branżowych. W 2008 roku dopiero wydano tę ustawę i ograniczono ją do osób, które zaczęły pracować w takich warunkach przed 1 stycznia 1999, a więc uczyniono z tego instytucję incydentalną, epizodyczną. Bez jakiejkolwiek zapowiedzi, co nadal z tą grupą pracowników. Trybunał Konstytucyjny uznał swojej łaskawości dla rządu i Sejmu, że to rozwiązanie nie godzi w Konstytucję, w zasadę zaufania, w zasadę równości. I dzisiaj się wszyscy odwołują do tego wyroku, że to jest w porządku. Ja osobiście uważam, że ten wyrok nie przesądza tego, co dalej z pracownikami pracującymi w szczególnie uciążliwych, szczególnie szkodliwych warunkach, czy też w szczególnym charakterze. Oczywiście, mowa jest tylko o tych, co rzeczywiście taką pracę wykonują. W poprzednim systemie, mówiąc brzydko, załapywali się na te przywileje ludzie nie pracujący w ten sposób. Działacze związkowi, partyjni, kierownictwo, wszyscy, którzy pracowali w kopalni z sekretarką włącznie, korzystali z przywilejów górniczych. Więc jasne, to trzeba było ograniczyć i sprowadzić do właściwych rozmiarów. Ale ludzie, którzy rzeczywiście ciężko pracują w tych warunkach, powinni mieć preferencje. I nie jest to przywilej. To jest uprawnienie szczególne z powodu szczególnego rodzaju pracy, którą oni wykonują często i w ich miejsce trudno byłoby nawet znaleźć kogoś innego. Staje się górnikiem z dziada, pradziada, jest pewna tradycja. Ale to nie znaczy, że to jest dla nich taka łatwa i przyjemna praca i że o niczym innym nie marzą. Dlatego uważam, że sprawa po tym wyroku Trybunału także, po tej epizodycznej ustawie o pomostowych emeryturach, powinniśmy traktować sprawy osób zatrudnionych w szczególnych warunkach, szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych, jako sprawę nadal otwartą, niezałatwioną. Tymczasem ustawodawca zdaje się konsekwentnie postępować w tym kierunku, że nie ma żadnych powodów do tego, żeby te osoby w jakikolwiek sposób preferować. Chyba nie zakłada przy tym, że jest możliwe, bo nikt tego tu nie potwierdzał, całkowite wyeliminowanie tych szkodliwych warunków lub pracy w tych warunkach. Chyba, że zamkniemy wszystkie kopalnie w Polsce, wszystkie huty, wszystkie, no stoczni to już prawie nie mamy, ale jeszcze jakieś remontowe są, no to wtedy nie będzie problemu pracy w szczególnie uciążliwych warunkach, a w każdym razie będzie on mniejszy. Uważam, że w tym przypadku została naruszona nie tylko zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, ale także zasada sprawiedliwości z artykułu 2. I pragnę też powiedzieć, że naruszenie artykułu 2 czy innych artykułów wskazywanych tutaj jest dla mnie połączone zawsze z artykułem 67 jako tym głównym materialnym wzorcem, który był przywoływany zresztą przez nie wszystkich, ale co najmniej dwóch wnioskodawców. To jest druga sprawa, już najkrócej trzecia sprawa, sprawa emerytury częściowej. Uważam, że regulacja tej emerytury częściowej jest niezgodna nie tylko ze względu na to, że na stałe, bo nie jest to rozwiązanie epizodyczne według ustawy, na stałe jak gdyby utrwala nierówność kobiet i mężczyzn ubezpieczonych. Nie tylko o to chodzi, chociaż oczywiście o to też, zgadzam się. Ale że ona jest sprzeczna także z artykułem 67 Konstytucji, jest przecież świadczeniem zabezpieczenia społecznego. Jest nazwane emeryturą, jest uregulowane w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, jest finansowane ze środków zgromadzonych przez ubezpieczonego na indywidualnym koncie, a więc powinno odpowiadać wymaganiom, którym ma odpowiadać świadczenie zabezpieczenia społecznego w świetle artykułu 67 ust. 1 Konstytucji. Czyli powinno zaspokajać podstawowe potrzeby w tym okresie, w którym jest otrzymywane. Tymczasem jego wysokość jest taka, że to nie zaspokoi nie tylko najbardziej elementarnych potrzeb, ale to w ogóle symboliczna wysokość prawdopodobnie. Ja się zgadzam z tym, co powiedziała pani profesor, przedstawiciel grupy posłów, że
W obecnej sytuacji, przy zasadzie zdefiniowanej składki, większość świadczeń emerytalnych będzie oscylować, więcej niż połowa na pewno, tak wynika z symulacji, które są przeprowadzane, będzie oscylować w ogóle wokół minimalnej wysokości. Czyli ta emerytura częściowa będzie oscylować wokół połowy minimalnego świadczenia. Jeżeli uświadomimy sobie wysokość, warto to jeszcze raz powtórzyć, 800 parę złotych brutto, ale przecież płacimy nie z brutto świadczenia, tylko z netto, 660 złotych netto, to zastanówmy się, o czym my tu mówimy. O jakich wysokościach, o jakich świadczeniach i o jakim wywiązaniu się państwa z obowiązku zapewnienia przynajmniej świadczeń na podstawie wymiarze zaspokajającym minimalne potrzeby. To jest problem, czy zapłacić czynsz, czy kupić jedzenie, czy lekarstwa. A to ma być połowa. Przy czym niesamowicie wyśrubowane przesłanki. 35 lat czy 30 lat stażu, 65-62 lata. To jest świadczenie, które nie wiadomo czemu ma służyć. Do tego jest niejasna jego relacja do dzisiaj funkcjonujących świadczeń poprzedzających osiągnięcie nabycie prawa do emerytury, do świadczeń przedemerytalnych. Jest także problem ich stosowania obok czy zamiast ze świadczeniami krótkotrwałymi zresztą z ustawy o promocji zatrudnienia, więc z tytułu bezrobocia. Także uważam, że nie tylko ta kwestia nierówności, nierównego potraktowania kobiet i mężczyzn, ale także cała regulacja jest niezgodna z artykułem 67 i z artykułem 32 i 33. Dziękuję. Dziękuję pani sędzio. Przywracam porządek rzeczy i oddaję teraz głos sędziemu Markowi Kotlinowskiemu, który przedstawi swoje zdanie odrębne. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Jeśli chodzi o argumentację co do emerytury częściowej, pani profesor mnie uprzedziła, ja podzielam tę argumentację, nie będę jej powtarzał. Z tych samych powodów uważałem, że są to przepisy niekonstytucyjne, co pani profesor. Jeśli chodzi o naruszenie Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102, również pani profesor wyłożyła tą argumentację. Ja ją również podzielam i uważam, że zaskarżone przepisy naruszyły konwencję MOP. Dodam tylko jeden element, o którym pani profesor nie wspomniała. No nie można mówić, że jest długość życia wzrasta. Nie można mówić o długości życia, a z drugiej strony mamy zdolność do pracy. To jest jedyne kryterium, które musi być brane pod uwagę, w szczególności zdolność do pracy na niektórych stanowiskach, gdzie są wymagane specyficzne cechy psychomotoryczne. To jak gdyby umknęło ustawodawcy. Chcę tylko powiedzieć o jednym elemencie. Pan poseł był uprzejmy przytoczyć tutaj wyliczenia, że o 1/10 PKB będzie wzrastał w następnych latach. Dla mnie jest to element, który można traktować jako błąd metodologiczny i to się mieści, że tak powiem, w statystyce jako margines błędu. Ja spotkałem się z innymi wyliczeniami, że wydłużenie wieku emerytalnego powoduje spadek wydajności. Osoby, które muszą pracować właśnie jak już są w podeszłym wieku, one są mniej wydajne. I to jest problem, który też jest badany, wyliczalny w mojej wersji pisemnej. Ja przywołam tą pracę. I jak gdyby zderzę argumenty. Teraz chciałem pokrótce powiedzieć o głównej mojej argumentacji, jeśli chodzi o zdanie odrębne. W rozpoznawanej sprawie podstawą mego rozumowania jest odczytanie artykułów 30, 31, 32 i 2 Konstytucji, które określają status jednostki w demokratycznym państwie prawa przez pryzmat tych wartości i zasad konstytucyjnych patrzą na przywołane przez wnioskodawców wzorce kontroli. Co do godności człowieka, uważam, że ustawodawca winien koncentrować się na tworzeniu warunków, aby praca była dostępna. Obowiązek prowadzenia takiej polityki na władzę publiczną nakłada artykuł 65 ustęp 5 Konstytucji. Polacy chcą pracować, ale decyzję do kiedy nie może za nich arbitralnie podejmować ustawodawca. Obywatel nigdy nie może być traktowany przedmiotowo. Co do wolności człowieka, uważam, że obywatel w systemie zabezpieczenia społecznego opartego na zdefiniowanej składce ma prawo decydować, kiedy zakończy swą aktywność zawodową. Jego świadczenie emerytalne jest przecież pochodną zgromadzonego kapitału i czasu,
przez jaki będzie pobierał świadczenie. Wolność to możliwość wyboru pracy lub na przykład pomocy rodzinie. Ukształtowany w Polsce model rodziny wielopokoleniowej służy z jednej strony pomocy w wychowywaniu dzieci, a z drugiej strony opiece nad chorym członkiem rodziny. O tym mówiła pani profesor jako reprezentant wnioskodawców. Taki model w Polsce jest ukształtowany i trzeba go szanować. Przywoływanie wyłącznie rozwiązań z zagranicy, gdzie wiek emerytalny również jest wydłużany, to są decyzje w innym otoczeniu kulturowym, prawnym. Natomiast my musimy brać pod uwagę, jak kształtuje się model rodziny w Polsce i czemu ten model służy. Co do równości wobec prawa. Uważam, że w polskim porządku prawnym ukształtowały się dwie grupy obywateli. Pierwsza to funkcjonariusze służb mundurowych, wobec których ustawodawca dotrzymuje danego słowa. Zmiana ich systemu zaopatrzenia emerytalnego dotyczy wyłącznie osób, które rozpoczynają służbę na nowych warunkach. Druga grupa obywateli to obywatele w powszechnym systemie zaopatrzenia emerytalnego. Wobec nich można w każdym czasie zmienić zasady, podwyższyć wiek emerytalny, zmienić zasady wyliczania kwoty świadczenia bądź jego waloryzacji. Ja z takim rozumieniem się nie zgadzam. Państwo musi dotrzymywać słowa, w cudzysłowie, wobec każdego obywatela. Co do zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wyrażonej w artykule 2 Konstytucji. Uważam, że została ona naruszona. Warunki uzyskania świadczenia emerytalnego muszą być dla obywatela niezmienne. Z tym problemem wiąże się inne odczytanie przeze mnie dyspozycji wyrażonej w artykule 67 ustęp 1 Konstytucji. Moim zdaniem ustawodawca ma swobodę w ustaleniu zakresu i formy zabezpieczenia społecznego wyłącznie na przyszłość dla osób, które rozpoczynają pracę. W konsekwencji nie dopuszczam jednostronnej zmiany ryzyka ubezpieczeniowego w trakcie trwania stosunku ubezpieczeniowego. I na koniec, determinanta budżetowa, o której mówił pan poseł, ona oczywiście występuje. Trybunał ją bierze pod uwagę, ale pamiętajmy, że budżet ma dwie strony. Ma stronę przychodową i stronę wydatkową. Nie możemy się wyłącznie koncentrować na stronie wydatkowej, nie podejmując żadnych działań, które zwiększą stronę przychodową. Ja tylko przypomnę w największym skrócie. No, rozwarstwienie społeczne w Polsce rośnie coraz bardziej, panie pośle. No, to trzeba brać pod uwagę. Przypomnę również starą zasadę, która jest w administracji. Każda administracja w każdym państwie wybiera środki dla niej najłatwiejsze. Najłatwiejszym środkiem, panie pośle, jest zwiększenie wieku emerytalnego. No, ja bym oczekiwał innych działań na wielu płaszczyznach, które przyniosą owoce takie, że nie będzie można jednostronnie, wbrew zasadom konstytucyjnym, zmieniać warunków uzyskania emerytury. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę pana sędziego Marka Zubika. Panie sędzio. Bardzo dziękuję. Na podstawie artykułu 68 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgłaszam zdanie odrębne do punktu 3 w części dotyczącej artykułu 24 ustęp 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim doprowadziły do zwiększenia różnicy wieku emerytalnego między kobietami i mężczyznami do punktu 13 oraz do punktu 15. W części dotyczy, ten drugim przypadku w części dotyczącej paragrafu 3 do artykułu 30 ustawy o Sądzie Najwyższym. Podzielam pogląd, że ustalenie wieku emerytalnego, jak i ewentualne podniesienie bądź obniżenie leży generalnie w ramach swobody ustawodawcy. Uważam także, że ustawodawca był zobowiązany w perspektywie artykułu 32 i 33 Konstytucji dążyć do zrównania wieku przejścia na emerytury kobiet i mężczyzn. Równość w tym zakresie oznaczać ma, że osoba urodzona w danym czasie może przejść na emeryturę w tym samym momencie, niezależnie od płci. Taka zresztą konstrukcja jest docelowa w ustawie. Moje zastrzeżenia dotyczą zastosowanego przez ustawodawcę mechanizmu przejściowego, który w jego obecnym kształcie w pewnym okresie pogłębia zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć poza to, co konieczne w demokratycznym państwie prawa oraz celowe z punktu widzenia reformy z 2012 roku.
Celem reformy systemu emerytalnego, rozpisanym na kilkadziesiąt prawie lat, było stopniowe podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do osiągnięcia pułapu 67 lat. Tak określone cele wyznaczają jednocześnie, w mojej ocenie, granice swobody ustawodawcy w odniesieniu do przepisów przejściowych. Nie może on bowiem dobierać dowolnie tutaj instrumentarium. Muszą wychodzić one, te przepisy przejściowe, z podstawowych założeń, na których opierają się te dwie reformy i pozostawać w zgodzie z normami, zasadami i wartościami konstytucyjnymi. W moim ocenie przyjęte rozwiązania nie spełniają tego wymogu, przynajmniej częściowo, prowadząc do pogłębienia istniejącego w momencie wejścia w życie reformy zróżnicowania sytuacji prawnej uprawnionych w oparciu o kryterium płci. Reforma, jaką przyniosła zaskarżona ustawa, dotyczy wszystkich pracowników, którzy do końca 2012 roku nie nabyli uprawnień do otrzymania emerytury. Byli to mężczyźni urodzeni po 1 stycznia 1948 roku oraz kobiety urodzone po 1 stycznia 1953 roku. Kryterium przyjęte przez ustawodawcę stanowiła data przejścia na emeryturę tych osób. Punktem odniesienia dla ustawodawcy na początku tego procesu była różnica 5 lat między uzyskaniem prawa do emerytury kobiet i mężczyzn. Z tego punktu widzenia reforma generalnie nie budzi wątpliwości konstytucyjnych tak długo, jak wskazane zróżnicowanie się nie powiększa. Przyjmując powyższe założenie, równie istotne jest jednak uwzględnienie również różnicy wieku emerytalnego kobiety i mężczyzn urodzonych w tym samym momencie. Kryterium to wyznacza bowiem grupę podmiotów podobnych z punktu widzenia prawa do zabezpieczenia emerytalnego. Biorąc pod uwagę to kryterium, przepisy przejściowe związane z reformą budzą, w mojej ocenie, istotne zastrzeżenia konstytucyjne. Wynika z nich bowiem, że w stosunku do kobiet i mężczyzn urodzonych między 1 stycznia 1953 roku a 30 września 1958 różnica wieku przejścia na emeryturę przekroczy 5 lat. Mężczyzna urodzony 1 stycznia 1954 roku przejdzie na emeryturę w wieku 67 lat, czyli przeszedł w zasadzie, a kobieta urodzona tego samego dnia przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat i 5 miesięcy, to 1 czerwca, tu kobieta 1 czerwca 2014 roku. Różnica między nimi podmiotami wyniesie zatem 6 lat i 8 miesięcy. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę błędnie, moim zdaniem, identyfikuje grupę podmiotów podobnych. Tą bowiem nie są kobiety i mężczyźni przechodzący na emeryturę w tym samym dniu, lecz kobiety i mężczyźni urodzeni tego samego dnia. Ryzykiem ubezpieczeniowym jest bowiem osiągnięcie wieku emerytalnego. W efekcie unormowanie zastosowane przez ustawodawcę w przepisach przejściowych pogłębia różnicę między kobietami i mężczyznami ponad okres, od którego zgodnie z założeniami reformy miało następować stopniowe zrównanie wieku emerytalnego tych osób. Oznacza to także pogłębienie obecnej dyskryminacji mężczyzn. Jest to szczególnie jaskrawia, biorąc pod uwagę, że żyją oni krócej niż kobiety. Tu dane GUS-owskie pokazują, średnia długość życia mężczyzn wynosi 72,7, natomiast kobiet nieco ponad 81, a przy tym mają znacznie niższy wskaźnik trwania życia w dobrym stanie zdrowia. Zgodnie z danymi Eurostatu z 2012 roku wiek ten krytyczny dla kobiet wynosi 63, a dla mężczyzn 59 lat. Dlaczego to nastąpiło? Ponieważ ustawodawca wpierw sobie przyjął założenie, że odsunie w czasie wyrównywanie wieku dla kobiet i do niego dopiero dostosował przepisy przejściowe. Czyli nałożył dwa kryteria, które łącznie doprowadziły do takiej sytuacji. Trybunał Konstytucyjny w dotychczasowym orzeczeniu wskazywał konsekwencje na konieczność równego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze praw o charakterze socjalnym. Zresztą nie jest to tylko kwestia treści polskiej konstytucji. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie oceniane być zawsze powinny w perspektywie zróżnicowania sytuacji prawnej podmiotów podobnych. Kryteria przywołane przez Trybunał, choćby w wyroku o sygnaturze K63/07, wskazywały na dopuszczalność utrzymywania pewnego zróżnicowania. Nie uzasadniają one jednak, w mojej ocenie, wprowadzania rozwiązań, których istniejące zróżnicowane pogłębią. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS wprowadziła częściowe zróżnicowanie
Jest to tym razem, to będzie uzasadnienie do drugiego z zarzutów. Opierające się na kryterium płci, to chodzi o sytuacje prawne sędziów Sądu Najwyższego w zakresie osiągnięcia wieku emerytalnego. Zgodnie ze zmienionym artykułem 30, to chodzi o paragraf 2, punkt 1 oraz paragraf 3, sędziowie Sądu Najwyższego mogą przejść w stan spoczynku po ukończeniu 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego. W tym drugim wypadku ustawodawca odsyła do ustawy emerytalnej i odrębnie, i po raz pierwszy zresztą na gruncie ustawy o Sądzie Najwyższym z 2002 roku, wyznaczył tu wiek uprawniający do przejścia przez sędziów w stan spoczynku, w tym wcześniejszy, w zależności od płci. W rezultacie artykuł 30, paragraf 3 ustawy o Sądzie Najwyższym wspomina obecnie o dwóch grupach sędziów: kobietach urodzonych do dnia 30 września 1973 roku i mężczyznach urodzonych do dnia 30 września 1953, w perspektywie z jednej z przesłanek wcześniejszego przejścia w stan spoczynku. Brak jest w mojej ocenie uzasadnienia, aby w ramach reformy dążącej do podwyższania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wprowadzać do ustawy o Sądzie Najwyższym przesłankę przejścia w stan spoczynku opartą o kryterium płci. W poprzednim stanie prawnym obowiązywało jednolite unormowanie wieku przejścia w stan spoczynku dla wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, przewidujące bądź osiągnięcie określonego wieku, bądź spełnienie przesłanki wieku oraz łącznie wskazanych w ustawie stażu pracy na stanowisku sędziego. Trudno jest wskazać okoliczności, które nakazywałyby odstąpienie od takiego modelu i wprowadzenie po 2012 roku zróżnicowanych zasad przechodzenia w stan spoczynku sędziów w zależności od płci. Rozwiązanie zastosowane w przepisach przejściowych nie znajduje także żadnego uzasadnienia z punktu widzenia charakteru pracy wykonywanej przez sędziów, kobiet i mężczyzn. Trudno jest bowiem przyjmować, aby w tym wypadku dochodziło do sygnalizowanego w orzecznictwie Trybunału szybszego zużywania się kobiet wykonujących zawód sędziego z uwagi na biologiczne różnice między płciami. Brak jest też bowiem uzasadnienia twierdzenia, że sprawność umysłowa stanowiąca podstawę wykonywania pracy sędziego miałaby wygasać wcześniej u kobiet niż u mężczyzn. Analogicznie, choć w nieco węższym zakresie, mam zastrzeżenia również co do rozwiązania przyjętego w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, choć w tym wypadku nie jest już to po raz pierwszy wprowadzone zróżnicowanie oparte o kryterium płci, a jedynie ono pogłębia dotychczasowe rozwiązanie. Na koniec należy podkreślić, że powyższe rozwiązania przejściowe, zarówno wprowadzone do ustawy o Sądzie Najwyższym oraz prawa ustroju sądów powszechnych, różnicujące prawo do emerytury kobiet i mężczyzn, nie były konieczne z punktu widzenia zasadniczego celu reformy, to znaczy wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego uprawnionych podmiotów. Uważam je wobec tego za sprzeczne z artykułem 32 i 33 Konstytucji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie sędzio. Dziękuję sędziemu sprawozdawcy, wszystkim sędziom, którzy przedstawili zdania odrębne. Dziękuję państwu za udział we wspólnej pracy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie dostarczony wnioskodawcom i uczestnikom postępowania w terminie określonym w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Do widzenia.